Włączyłam nagrywanie i witam wszystkich na 32. warszawskim turkusowym śniadaniu. Nie ma ze mną tutaj Andrzeja, który jest opiekunem lokalnym Łodzi i który jest też takim strażnikiem i liczebności wszystkich turkusowych śniadań w Polsce, więc nie wypowiem mi, które to jest turkusowe śniadanie w Polsce. W każdym razie, jak sobie wejdziecie na wszystkich, którzy są po raz pierwszy, ach, może kilka takich osób jest, jakbyście się ujawnili łapkami na przykład jakimiś, to by było fajnie. To turkusowe, a dla tych, którzy są po raz enty, to powtórzę i pewnie zobaczycie, czy mówię zawsze to samo. Celem turkusowych, społeczności turkusowych śniadań jest właśnie szerzenie wiedzy, czym jest turkus, pokazywanie praktyk, dobrych praktyk tak zwanych, ale jednocześnie też taka dyskusja. Cześć Moniko, pierwszy raz, fajnie. Taka dyskusja o tym, czym może być turkus, czym jest, bo to jest tak pojęcie określone przez Lalu w jego książce Reinventing Organization, a po polsku pracować inaczej, w bardzo takim, na takim dosyć ogólnym, filozoficznym poziomie, a potem z tymi przykładami 12 firm, które on tam opisał, tych firm na świecie jest dużo, dużo więcej. Same wszystkie ruchy turkusowe. W tej chwili jest fantastyczna rzecz. Myślę, że pandemia nam w tym pomogła, żebyśmy zaczęli się odnajdywać już nie tylko w krajach poszczególnych, ale też na całym świecie. Także my jesteśmy w Polsce bardzo dużym ruchem w tym momencie, czy społecznością. Mamy 3,5 tysiąca osób na meetupie, które gdzieś tam chociaż raz się otarły o nas i o te społeczności w rzeczywistości wcześniej, a teraz online. Na świecie też są bardzo dużo innych społeczności, które się właśnie łączą. Między innymi macie coś taką inicjatywę, która się nazywa Teal Around the World. Także faktycznie wtedy widać różne kraje, różne osoby z różnych miejsc na świecie, które się gdzieś podłączają i ma jakby ta sama idea im przyświeca, tak? Czyli idea tworzenia miejsc pracy takich, które są zarówno efektywne, jak i przyjazne ludziom, tak? W sumie i realizujące i przyjazne nie tylko ludziom, ale też planecie i wszystkiemu, co jest wokół nas. To jest taki główny element, leitmotiv wszystkiego, co jest turkusowe. Dzisiaj taki nietypowy, tak, temat. Dziękuję Bogumiłowi i Michałowi za to, że przyszli do nas z tematem sprzedaży, bo on czasami jest kontrowersyjny, w ogóle kwestia turkus jest często kojarzony właśnie z tym bardziej dobrostanem niż efektywnością, a to jest jedno i drugie, więc i pieniądze są jak najbardziej, przełożenie na pieniądze, a sprzedaż tak się zwykle kojarzy, nie? Przełożenie na pieniądze i generowanie w tym momencie obrotu dla firmy, to jest taki kawałek, który jest bardzo istotny, bo to jest jak krew, tak, życiowy kawałek, który firmy bez tego nie funkcjonują, więc tworzenie miejsc pracy efektywnych i takich, które zarabiają na siebie, które dobrze funkcjonują, bo tylko w ten sposób one przetrwają po prostu. Więc zapraszam dla Bogumiła i Michała, powiedzą o sobie, zaproszą Was do dyskusji, bardzo gorąco zapraszamy do włączenia kamerek, będzie łatwiej nam dyskutować, jak będziecie chcieli. Jak nie, to podnoszenia rączek, dawania znaków w czacie, że chcecie coś powiedzieć albo zadać jakieś pytanie, dowolność. I wasza scena jest dla panów, Bogumił. Dzięki, przejmujemy. To tak, to jest Michał, ja jestem Bogumił, pracujemy razem w mocujemy.pl. Dużo nas nie ma, mamy jeszcze Radka, który miał się tu dziś pojawić, ale widzę, że chyba gdzieś się tam... Jest jeszcze Joanna, także jesteśmy małą firmą, działamy od 3 lat na rynku z hakiem i no mamy nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele innych lat będziemy działać i będziemy rosnąć. Zgodnie z turkusem pomyślałem, że Michał weźmie udział w tym spotkaniu, jako że on jest naszym sprzedawcą. Więc o sprzedaży to chyba on najlepiej będzie w stanie odpowiedzieć. Poza tym no, staramy się angażować wszystkich w firmie w takie najróżniejsze rzeczy, czy to są pomysły na usprawnienie firmy, czy to są pomysły na zorganizowanie wyjazdu, czy to są pomysły na przeprowadzenie turkusowego śniadania. Mhm.
Co do samych pomysłów, co do samej koncepcji, to formę na dziś przewidzieliśmy taką, że są pewne rzeczy, o których my byśmy chcieli powiedzieć, natomiast no tak jak już zostało powiedziane, też bardzo liczymy na pytania i liczymy na dyskusję, ponieważ temat jest, no tak jak powiedziano, no może nie do końca taki kontrowersyjny, ale z drugiej strony faktycznie balansujemy tutaj na granicy dwóch takich rzeczy, czyli tej kasy, która gdzie no prędzej czy później tak czy inaczej gdzieś się pojawia i podejścia turkusowego do sprzedaży i w zasadzie do całej organizacji w firmie, którą tutaj wprowadzamy. Harmonogram naszego spotkania, czy też plan, który chcielibyśmy tutaj powiedzieć, zawiera kilka punktów. Krótka historia naszej firmy, czyli właśnie tego, skąd my się wzięliśmy, czym się zajmujemy i tak naprawdę tutaj, no to troszeczkę wyjaśni, dlaczego ten turkus u nas się pojawił, tak? Omówimy proces sprzedaży, który w naszej firmie prowadzimy i to właśnie w zasadzie myślę, że nakieruje tutaj wszystkich na nasz tok rozumowania i na to, dlaczego w tym turkusie się odnajdujemy. Omówimy też aspekty nie tylko takie surowe, że tak powiem, suche, ale też będziemy się poruszali po sferze emocjonalnej, tak? Czyli w jaki sposób zapewnić te dobre warunki, w jaki sposób pewne bariery, pewne naleciałości, które gdzieś, no powiedzmy, każdy, kto pracował w korporacjach, każdy, kto pracował na prowizjach i w takich klasycznych systemach wynagrodzeń, no każdy jakieś doświadczenie w tym temacie miał, każdy jakieś pewne nawyki i zwyczaje już nabył. I no też nie ukrywam, że ja ze swojej strony powiem, w jaki sposób można łatwo się, znaczy łatwo. Jak wcale łatwe nie jest pozbywanie się tych nawyków i ile czasu to też trwa i zajmuje, jakiego rodzaju to jest praca, nie tylko fizyczna, ale też praca w pewnym sensie nad sobą. Omówimy turkusowe aspekty naszej sprzedaży, czyli to, co tak naprawdę, co widzą klienci, tak? Po naszych działaniach, w czym wyróżniamy się tutaj na tle innych firm, innych no powiedzmy handlowców, tak, którzy pracują na prowizjach, gdzieś ten huk prowizyjny cały czas czują na karku i będziemy też omawiali praktycznie przy każdym aspekcie problemy i wady, czy też takie kłody pod nogi, które tutaj po drodze nam los rzucał i w zasadzie takie aspekty, o których może wcześniej sami nie pomyśleliśmy, ale które gdzieś tam w trakcie tych działań wyniknęły. Także chcemy to od możliwie jak najbardziej praktycznej strony pokazać. Myślę, że co, że jeżeli chodzi o... Aha, co do porządku jeszcze obrad. Jeżeli komukolwiek pojawi się jakiekolwiek pytanie, chęć wypowiedzi, to tak jak zostało powiedziane, albo czat, który będziemy monitorowali, albo właśnie ta łapka w górę, żebyśmy byli w stanie tutaj się zorientować, kto w jakiej kolejności będzie chciał się wypowiedzieć. Także... Albo głosowo też może. Albo głosowo też. Tak. Można przerywać, znaczy przerywać. Można poczekać do końca wypowiedzi i zadawać pytanie. O, to będziemy mieli wtedy porządek. A jak będziecie przerywać, to też się nie obrazimy. To też się nie obrazimy, tak. Tak jak mówię, liczymy na dyskusję, liczymy na to, że będziemy tutaj prowadzili debatę, a nie monolog w takim sensie. Odnośnie samej firmy, tak czy odnośnie początku, no to wstęp przekazuję Bogumiłowi. Firma powstała przez przypadek. W pewnym momencie mojego życia i życia mojego brata, bo prowadzimy firmę wspólnie z bratem, mi się trafił taki projekt, że potrzebowałem mocowania do marmuru, którego nie mogłem znaleźć. No i znalazłem po poszukiwaniach we Włoszech. Potrzebowałem zakupić to mocowanie. Okazało się, że nie skierowali mnie do przedstawiciela w Polsce, tylko bezpośrednio mnie obsłużyli, więc pomyślałem później, że kurczę, no może by chcieli mieć przedstawiciela w Polsce. To napisałem maila, firma mi odpowiedziała, że okej, przyjedź, to porozmawiamy. Zapytałem brata, czy by nie chciał w to wejść. Powiedział okej, spróbujmy. I tak to się zaczęło w zasadzie. Także kompletny przypadek. Mój brat i ja wcześniej prowadziliśmy różne działalności i oczywiście każdy z nas popełnił pewnie wszystkie możliwe błędy, jakie były do popełnienia. Najwięcej pewnie związane z zatrudnianiem i ludzi i z czynnikiem ludzkim generalnie. Także postanowiliśmy i obiecaliśmy sobie, że tym razem będzie inaczej. Dlatego też mocno zastanawialiśmy się od samego początku, jak tą firmę poukładać
jak sprawić, żeby ci ludzie byli, nie byli problemem, tylko naszą siłą. Radek trafił na książkę Andrzeja Bittlego i zaczął podrzucać mi pomysły wzięte żywcem z tej książki. Mi to wewnętrznie odpowiadało, co on mi mówił i też tak czułem, że to powinno w ten sposób funkcjonować. I stąd ta właśnie droga do pomysł na stworzenie takiej organizacji turkusowej. Stąd się to wszystko wzięło. Oczywiście na początku, jak postanowiliśmy zatrudnić handlowca, jako że nikt z nas nie czuł się predestynowany do takiej pracy, postanowiliśmy, że handlowiec będzie standardowo miał podstawę i prowizję, jako że no, to był jedyny sposób, który znaliśmy wtedy. No ale to Michał powie, dlaczego to nie zadziałało. Dlaczego to nie zadziałało? No generalnie tak, jak później też się dowiedziałem, no przede mną był już, pojawił się jeden handlowiec, który w zasadzie po dwóch dniach się ewakuował z firmy. Natomiast moja droga do tego, no powiem tak, to, że my się tutaj spotkaliśmy, to jest tak naprawdę totalny przypadek. Ja ogólnie trafiłem na ogłoszenie, będąc w szpitalu, tak, miałem tam swoje problemy zdrowotne, przebywałem w szpitalu i fakt jest taki, że też szukałem nowej pracy, ponieważ poprzednia, w której byłem zatrudniony, to była po prostu kwintesencja tego, co można nazwać centralnym zarządzaniem, czy też centralnym sterowaniem firmy przez jedną osobę, która w dodatku nie była w stanie dopuścić do siebie osób mądrzejszych od siebie. Tak? To było takie bardzo, bardzo, bardzo zadaniowe. Firma swoją drogą chyba pół roku po tym, jak ja się stamtąd zwolniłem, zbankrutowała całkowicie, także wyczucie, że tak powiem, miałem dobre. Ja tak naprawdę przeglądałem ogłoszenia wszelkiej maści, stwierdziłem, że taka praca przedstawiciela handlowego będzie dla mnie akurat czymś dobrym. Pośród mnóstwa ogłoszeń, które w zasadzie opierały się o praktycznie te same aspekty, czyli o dynamiczne środowisko pracy, o rozwój tutaj ogromny, tak, system prowizyjny, samochód służbowy, telefon, laptop. Spośród wszystkich ogłoszeń znalazłem ogłoszenie, które właśnie Radek z Bogumiłem umieścili i treściwość tego ogłoszenia i w zasadzie to, co tam zostało zapisane, skusiło mnie do tego, żeby zaaplikować, bo tak naprawdę te kwestie techniczne nie były mi w jakiś sposób wcześniej bardzo mocno znane. A skusiło mnie to, że tak naprawdę spośród wymagań i oczekiwań znalazły się tylko cztery punkty, gdzie tak naprawdę większość odnosiła się do kompetencji miękkich, a nie do wykształcenia na zasadzie wykształcenie techniczne, umiejętności techniczne i tak dalej, tak? Oni wyszli z założenia, że jeżeli ktoś będzie miał predyspozycję do sprzedaży, to te umiejętności techniczne i tą wiedzę taką merytoryczną nabędzie po prostu na podstawie szkoleń, na podstawie praktyki, na podstawie dokształcania się. To mnie właśnie skusiło, tak? To mnie skusiło do tego, żeby zaaplikować. No mieliśmy pierwszą rozmowę, która się odbyła na Skype'ie. Także wyprzedziliśmy trochę czasu. Tak, wyprzedziliśmy trochę czasy, bo to było już prawie 4 lata temu, teraz w sierpniu 4 lata minęło. Także tak, pierwsza rozmowa na Skype, później spotkaliśmy się we Wrocławiu w Ślęzy, konkretnie tam, gdzie w tej chwili mamy jedno zbiór, drugie w Warszawie. No i po tej pierwszej rozmowie, że tak powiem, no, zdecydowali, że tak, że to jednak tutaj na mnie padnie ten wybór. I fakt jest taki, że na początku, podchodząc do tematu, tak jak mówię, z jednej strony pojawiły się te aspekty turkusowe, te kompetencje troszeczkę bardziej miękkie, tak? Czyli wymogi, które były tam postawione, plus kwestia ich podejścia jeszcze do tematu. Bo tak naprawdę, gdyby nie fakt, że oni mnie zarazili optymizmem i takim pozytywnym nastawieniem do tego, co chcieli zrobić, to mnie bardzo do tego nakłoniło, tak? Że oni obaj widzieli w tym cel, widzieli w tym sens i widzieli w tym potencjał, bo ja tak naprawdę na tym się nie znałem. Ja się skusiłem tak naprawdę tutaj właśnie na te emocje w pewnym sensie, natomiast te aspekty, powiedzmy, finansowe, no też gdzieś tam od samego początku się pojawiały. Fakt jest taki, że początek to był pomysł na system prowizyjny, czyli podstawa na jakimś poziomie plus prowizja od sprzedaży produktów. To powiedzmy tak, idea była taka standardowa, tak? Plusem było to, że od samego początku stawiali jasno wszelkie cele, czyli nie było tutaj jakichś niedopowiedzeń na zasadzie ileś tam, tylko wszystko było
że tak powiem, kawa na ławę, tak? To jest taka zasada, która tutaj występuje u nas w firmie praktycznie w każdym aspekcie, że mówimy sobie po prostu jak jest. Także ja ten plan finansowy miałem przedstawiony, natomiast on był o tyle skomplikowany, że różne produkty, które były sprzedawane, funkcjonowały na różnych marżach, więc tak naprawdę w zależności od sprzedaży danej grupy produktowej ja mógłbym dostawać jakieś inne premie. Ja tu ci przerwę. Generalnie my, wchodząc w tą działalność, nie mieliśmy żadnego doświadczenia, nie znaliśmy rynku, nie znaliśmy produktów, nie wiedzieliśmy, ile sprzedamy, czego sprzedamy i za ile sprzedamy. Także taki klasyczny przykład, jak ktoś nie wie, tak, jak coś zrobić, to nie mów mu tego, że nie wie, to przyjdzie i to zrobi. Także to był taki klasyczny przykład tego. Tak, to jest fakt. Natomiast te grupy produktowe, kategorie produktowe i też samo podejście firmy, której elementy dystrybuujemy, to też było takie bardzo prorozwojowe. Czyli tutaj było czuć praktycznie na każdym kroku to, że chcą iść do przodu, chcą się rozwijać, że wyróżniają się czymś tutaj na tle konkurencji, bo tak naprawdę na te aspekty stawiono od samego początku. No i powiedzmy tutaj teoria teorią, a praktyka przyniosła swoje, rozpoczęła się praca. Pierwsze dwa miesiące tak naprawdę zweryfikowały i ich plany, i tak naprawdę moje plany, bo ja też byłem święcie przekonany, że jeżeli radziłem sobie wcześniej ze sprzedażą, to i tutaj sobie poradzę. Natomiast jak się okazało, no produkty, które sprzedajemy, powiedzmy też w ten sposób, one są innowacyjne, ale są innowacyjne pod tym kątem, że oprócz swojego zadania dają jakąś wartość dodaną, oszczędzają klientom pieniądze, pozwalają pocieniać materiały. Natomiast od momentu pierwszej prezentacji takiego nowego produktu do wejścia czy też do zakupu, no czasami mija bardzo długi czas, ponieważ nie zmienia się raczej rzeczy, które są już w danym cyklu produkcyjnym przewidziane, tak? Czyli nie zmienia się rozwiązań, które działają, raczej idzie się tutaj w kolejne projekty. No i faktycznie okazało się, że to, co pokazujemy, jest fajne, jest tutaj entuzjazm, natomiast no, od prezentacji do wejścia w życie, do tej sprzedaży czasami mija rok, dwa. Wcześniej w rozmowach kuluarowych powiedzieliśmy, że właśnie klient z którym od trzech lat rozmawiamy, no, wykonał pierwsze zamówienie. Po trzech latach wprowadził nasze rozwiązania do produkcji seryjnej, więc tak wygląda cykl życia, czy też cykl wdrażania zmian pod kątem naszych elementów. No i faktycznie okazało się, że ta praca to będzie takie kruszenie betonu, nakłanianie ludzi do tego, żeby wyszli ze strefy komfortu i żeby spróbowali czegoś nowego, żeby po prostu się przekonali, bo jak się okazało, wśród wielu osób, nawet tak czysto technicznych, też pokutuje takie przekonanie, że jeżeli coś jest dobre, to po prostu się tego nie zmienia. Ewentualnie no tutaj muszą jakieś naprawdę ogromne korzyści z tytułu tej zmiany wystąpić, tak? No i powiem w ten sposób, po mniej więcej dwóch miesiącach właśnie takiej sprzedaży usiedliśmy tutaj ponownie, w zasadzie to też była no, chłopaków inicjatywa, wprowadzenie zmian, ponieważ oni już też w tym momencie wyczuli, że ten system standardowy się nie sprawdzi, że ktoś, kto będzie tutaj oczekiwał podwyżek, czy też oczekiwał premii ze sprzedaży, no to na tą premię ze sprzedaży może czekać dosyć długo. Ponieważ zależało im na tym, żeby to też była firma, która się opiera na wartościach w dużej mierze, tak, nie tylko na wciśnięciu klientowi produktu, ale tak jakby na pełnej opiece od samego początku do samego końca i na budowaniu tych relacji, budowaniu tej stałości, przywiązywaniu też klientów do siebie i do marki. No, pojawił się pomysł na modyfikację tego planu, czyli powstał długoterminowy plan podwyżek. Coś, co w zasadzie wprowadziliśmy z 3,5 roku temu, możemy tak spokojnie powiedzieć, tak. I co funkcjonuje do teraz w postaci praktycznie niezmienionej, tam tylko drobne modyfikacje się pojawiły, natomiast sama idea pozostała, a idea jest taka, że właśnie po tych dwóch miesiącach przedstawili mi propozycję zmiany. Zmiana ta miała polegać na tym, że moje wynagrodzenie comiesięczne co kwartał będzie wzrastało o jakiś tam procent, tak, przez pierwsze dwa lata o wyższy, przez kolejne trzy o troszeczkę niższy,
Natomiast powiem tak, no może co do samych szczegółów tego systemu prowizyjnego, to tutaj Bogumiła już aktywuje. A mogę się wcisnąć z pytaniem jednym? Proszę, proszę bardzo. Czy ten zespół sprzedażowy to ty, czy jest też ktoś jeszcze, czy jaki jest rozmiar? Na chwilę obecną jestem to ja, częściowo tutaj Radek jeszcze moje obowiązki przejął we Wrocławiu. Mieliśmy dwóch sprzedawców w trakcie trwania istnienia całej firmy, jednego przez półtora miesiąca, drugiego przez 6 miesięcy. Natomiast no, na chwilę obecną jesteśmy tutaj sami, to znaczy ja odpowiadam za sprzedaż. Dlaczego tak się wydarzyło? No to jest tak naprawdę jeden z punktów, który omówimy. Dlaczego akurat tak się stało? Ale dziękuję za pytanie. Dzięki. Okay. Znaczy, to tak jak już wspominałem, byliśmy startupem, nie mieliśmy najmniejszego pojęcia, co będziemy sprzedawać, ile tego będziemy sprzedawać i za ile będziemy to sprzedawać. Także działaliśmy całkowicie na wyczucie i nie byliśmy w stanie skalkulować w żaden sposób, jaka będzie ta prowizja tak naprawdę, bo mogliśmy sobie założyć, że będziemy sprzedawać tyle i tyle, i handlowiec dostanie tyle i tyle prowizji, natomiast no, życie to szybko zweryfikowało, że to jest niewykonalne, tak? W związku z tym no, zastanawialiśmy się, co zmienić, żeby Michał nie złożył na wypowiedzenie, bo obiecywaliśmy mu złote góry tak naprawdę. Powiedzieliśmy mu, że nie będzie miał sufitu, że im więcej sprzeda, tym więcej zarobi, a okazało się, że ta sprzedaż jest bardzo niewielka, dlatego musieliśmy ten system zmienić, bo w innym przypadku założyliśmy, że handlowiec wytrwa, nie wiem, 3-6 miesięcy i rzuci papierami po prostu, bo nie będzie w stanie przeżyć, tak? No chyba, że się trafi jakiś desperat, który będzie siedział, żeby siedzieć, tak? Na podstawie. Dlatego wymyśliliśmy taki system, żeby nie było prowizji. Tutaj właśnie trochę Bikle nas nakierował. W związku z tym chcieliśmy dać handlowcowi taki spokój, comfort zone, powiedzmy, tak? Żeby nie musiał się martwić o to, że nie będzie miał pieniędzy na, nie wiem, spłatę raty i na zakup jedzenia w przyszłym miesiącu, tak? Żeby mógł się skupić tylko i wyłącznie na swojej pracy, żeby się skupił na tym, żeby tą pracę wykonywać jak najlepiej i jak najlepiej potrafi, żeby się dokształcać, rozwijać i tak dalej, tak? I w momencie, kiedy zrezygnowaliśmy z prowizji, to było łatwiejsze do wprowadzenia, chociażby coś takiego jak czytanie w pracy, do czego też dojdziemy, tak? Zamiast poświęcać tą pół godziny czy godzinę dziennie na dokształcanie, no to będąc na prowizji, no to oczywiście by nie było na to czasu, tak? Zalety naszym zdaniem były takie, że właśnie, że był ten strefa komfortu, że nie musi się martwić, ile zarobi w przyszłym tygodniu, nie ma wahań wynagrodzenia, tak? Tak jak jest na prowizji, w jednym miesiącu zarobi X, w drugim Y i te różnice mogą być dość znaczne, tak? W przypadku, jeżeli rezygnujemy z prowizji, nie ma takich wahań, człowiek może sobie też jakoś długoterminowe plany zrobić, tak? Wie, że w każdym miesiącu będzie miał taką i taką wypłatę, tak? Eliminuje to też takie klasyczne kombinowanie, w cudzysłowie, handlowców, czyli mówienie klientowi, panie Waldku, kurczę, niech pan w tym miesiącu nie zamawia, bo już mam target wyrobiony, a jak zrobię więcej, to mi w przyszłym miesiącu podniosą, tak? Albo niech pan zamówi, a potem zrobi zwrot, czy coś takiego. Także te prowizje to eliminują. I wymyśliliśmy, tak jak Michał już powiedział, że będzie stała pensja na niskim dość poziomie, tak, ale na takim poziomie, że można przeżyć bez, powiedzmy, może bez szaleństwa, ale bez też takiego stresu, że kurczę, nie będzie na jedzenie.
plus co kwartał podwyżka po wykonaniu oczywiście swoich zadań. Także teoretycznie co kwartał człowiek może dostać podwyżkę. Jedynym targetem, jedynym targetem, jako że byliśmy startupem, była ilość spotkań z klientami. No, tak jak wspominałem, to był początek, byliśmy młodą firmą i najważniejsze było pozyskać klientów. Dlatego też do dzisiaj zresztą tak jest, żeby pozyskiwać tych klientów jak najwięcej. I dzięki temu, że nie było prowizji, pozyskiwanie tych klientów trochę inaczej wyglądało, bo dało to możliwość Michałowi zaopiekowania się tymi klientami, tak? Nie było tak, dzień dobry, kurczę, wcisnę ci do gardła tylko po to, żebyś wziął i jadę dalej, tylko miał czas, żeby z nimi porozmawiać, posłuchać, jakie mają problemy, zaproponować, nie wiem, wykonać jeden, dwa, trzy telefony takie bez zobowiązań, podpytać, a nie tylko takie telefony stricte sprzedażowe. Także ten proces opieki nad klientem jest dzięki temu dużo lepszy naszym zdaniem i taki budujący relacje długoterminowe niż sprzedaj i zapomnij. Tak. Także... To ja ze swojej strony. Także może takie były w każdym razie założenia. Tak. Myśmy to przedstawili Michałowi i chyba najwyraźniej mi się spodobało, skoro jest tutaj 4 lata później. Tak, znaczy generalnie ja powiem, jak to wyglądało z mojej perspektywy, bo faktycznie ja też wcześniej, no powiedzmy, jako pracę handlowca wykonywałem, czy to były jakieś punkty stacjonarne, czy to był handel B2B, natomiast zawsze i wszędzie gdzieś pojawiały się te plany, prowizje, targety na zasadzie procentowym, punktowym, finansowym, tak? Czyli zawsze do czegoś trzeba było tam dopiąć i dążyć. I no nie oszukujmy się, zawsze chodziło o kasę, tak, albo o procent wykonania planu. W momencie, w którym przedstawili mi tak naprawdę inaczej, podczas tej rozmowy pokazali mi po prostu tabelę w Excelu, tak, w której było wymienione moje wynagrodzenie, procentowy wzrost, jakie kwoty co kwartał ja otrzymuję na konto. I tak naprawdę ten plan został przepisany, rozpisany na 8 lat w przód. Ja tak, że tak powiem, popatrzyłem oczywiście tutaj na kwotę pierwszą w tabeli, kwotę ostatnią w tabeli, mówię sobie, no kurczę, no przecież tak, czemu nie? Natomiast czego to wymagało ode mnie, albo jakich zmian to wymagało tutaj z mojej perspektywy? Ja też byłem nauczony tego, że pracuje się na jakiejś prowizji. O, przepraszam, mamy pytanie. Mamy jest komentarz, to może po prostu skończ i potem możemy zrobić przestrzeń dla Tomka, żeby... O, dokładnie. Znaczy generalnie tak jak mówię, u mnie sprawa wyglądała w ten sposób, że powiedzieli mi, nie interesujesz się kwotami, tak? Nie interesuje cię to, za ile klient kupi, jaka będzie kwota zamówienia, czy to będzie zamówienie za 50 zł, czy to będzie za 5 tysięcy, czy za 50 tysięcy. Masz wykonywać swoje obowiązki, swoje czynności w sposób systematyczny, bo tak naprawdę, jak się okazało po jakimś czasie, no ta systematyka u nas jest kluczowa, czyli to wracanie do klientów, przypominanie, kontakt wielokrotny, tak jak było powiedziane, nie tylko tak stricte sprzedażowy, czyli nie tylko po to, żeby się odezwać i coś sprzedać, ale nawet po to, żeby do tego klienta raz na jakiś czas wrócić i zapytać się, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko jest ok, przekazać mu informacje o nowościach, po prostu z tym człowiekiem też po ludzku pogadać i mieć czas, mieć przestrzeń na to, żeby móc rozwiązać jego problemy, bo w momencie, w którym nie zastanawiam się nad tym, ile ja muszę sobie z tego klienta wyciągnąć, tak? Ile ja z tego klienta pieniędzy muszę wyciągnąć po to, żeby tutaj nam się wszystkim żyło dobrze. Ja tak naprawdę mogę się skupić na tym, co jest istotą naszej pracy, czyli w pewnym sensie rozwiązywaniem problemów wielu ludzi. Bo rozwiązania, które oferujemy, bardzo często właśnie niektóre problemy rozwiązują, eliminują, tak? One pomagają optymalizować proces produkcji i wiele osób bardzo na to zwraca uwagę i my tak naprawdę możemy się skupić na tym, co dają produkty, a nie na tym, ile ja tego klientowi muszę sprzedać. Co do w pewnym sensie targetu, czy co do tej ilości spotkań, to jest tak, to działa w ten sposób, że tak naprawdę od samego początku ja też sobie zdawałem sprawę z tego, że jeżeli jesteśmy firmą nową, to my tych klientów musimy pozyskać możliwie jak najwięcej.
Zdawałem też sobie sprawę z tego, że pewna forma, może nie tyle kontroli, ale weryfikacji tego, co my robimy, bo to nie jest kontrola, to jest weryfikacja tego, co my robimy i czy my robimy to dobrze. Te kwartalne spotkania, raz na kwartał my się spotkamy i umawiamy się na to, co w tym kwartale będzie robione, tak? Jakiego rodzaju akcje podejmujemy, natomiast nie jest to na zasadzie, że ja przychodzę, tak, a ktoś mi powie, masz zrobić 500 spotkań w kwartale, jak nie zrobisz 500 spotkań w kwartale, no to w tym momencie nie dostajesz podwyżki. Nie, to też nie działa w ten sposób. To działa w ten sposób, że my ustalamy, analizując wszelkie okoliczności, które mamy gdzieś po drodze, tak? Czy występują targi, czy są jakieś dni wolne, czy wiemy, że na przykład będzie, nie wiem, długi weekend, święta i tak dalej, i tak dalej. To jest w pewnym sensie porozumienie co do tego, co ja deklaruję, że w ciągu miesiąca zrobię, ale to nie są cele odrealnione. To nie jest tak, że jak w jednym miesiącu w kwartale zrobię 100 spotkań, to na następny dostaję 120 tylko dlatego, że w poprzednim wykonałem tą setkę, tak? Ja doskonale pamiętam z poprzedniej pracy plany, które mieliśmy i sytuację, kiedy miałem wykonanie 97,8%, no nie dobiłem do tych 100%, trochę mi zabrakło tego planu i premia, którą miałem dostać w poprzedniej pracy, już gdzieś tam sobie podeszła dalej, tak? My w zasadzie stawiamy sobie cele na każdym spotkaniu, stawiamy sobie cel roczny, czyli ustalamy, gdzie my byśmy chcieli być na koniec roku albo po 4 kwartałach, jakiego rodzaju działania byśmy chcieli podejmować, natomiast to wszystko jest w oparciu o otwartą dyskusję. Czyli ja na przykład zgłaszam albo przekazuję informacje, co się pojawia, tak? Jakie jest zapotrzebowanie z rynku, o co klienci pytają. I bardzo często jest tak, że my weryfikujemy te kierunki. To nie jest tak, że my ustawimy sobie tylko jeden kierunek azymut, sprzedaż jakiejś grupy produktowej, całą resztę ignorujemy. Jesteśmy bardzo w pewnym sensie podatni na to, co ja odbieram z rynku i co przekazuje dalej. Więc tak jak mówię, my działamy na bazie dyskusji i porozumienia w tej kwestii. Tu mamy od Tomka Bykowskiego. Spotkania są częścią procesu sprzedaży. Jeśli ich ilość koreluje się ze sprzedażą, to mierzenie tego i poprawienie to jest cel. Staje się targetem, jeżeli wiąże się z dodatkowa zapłata. Wtedy wniosek jest taki, że pracownik nie realizuje celów, kiedy się go nie przekupi. Jestem trochę. Może Tomek jakoś chcesz się włączyć i odnieść do tego paszczowo, że tak powiem. Tak, tak, żeby być dobrze zrozumianym. No. I po prostu ta historia, ten słynny korporacyjny target, nie wiem dokładnie, co to jest. Ja myślę, że kwintesencją tego to jest korelowanie pewnych działań po prostu z pieniędzmi. I ja osobiście, ja też jestem dosyć religijnie do tego nastawiony, to jest po prostu przekupstwo, to jest wiara w to, że piesek będzie skakał wyżej, jak dostanie ciasteczko, po prostu, że ludzie tacy są. To jest absurdalne, ludzie tacy nie są i w szczególności również nie są nimi sprzedawcy. Myślę, że podstawową rzeczą, taką stricte HR-ową jest zrozumienie, że sprzedawca jest takim samym pracownikiem jak każdy inny. Ja mam swoją firmę, jestem w zarządzie firmy, która ma 45 osób. Mamy bardzo różnych ludzi, my jesteśmy firmą technologiczną. Oczywiście mamy sprzedawców, oni raportują do mnie, ja z rozwojem biznesu, ale mamy też firmę pełną po prostu programistów, inżynierów oprogramowania i tak dalej, i tak dalej. I jakbym się chwilę zastanowił, nie jest to teraz target i każdemu kazał skakać do góry, nie tylko sprzedawcom, bo ja mogę znaleźć parametry na każdy rodzaj pracy w firmie, i powiedzieć, że nie dostanie wypłaty, jak nie będzie skakał wyżej. Tak? To jest absurdalne. I po prostu sednem tego jest zrozumienie, że praca handlowca jest taka sama jak każda inna. Człowiek ma motywację do tego, musi mieć dużą motywację, tak? Musi mieć wiedzę i musi robić pewne rzeczy, które przynoszą efekty. Jak firma nie wie, co ma robić, często taka nieporadność menedżera. Ja nie wiem, co trzeba robić, żeby sprzedać. Ty tam wiesz, co trzeba sprzedać, więc ja ci zapłacę, a ty skacz tam po prostu rób coś. Nie, zastanówcie się razem, co trzeba zrobić, żeby nam to lepiej szło. Może coś źle robimy na tych sprzedażach. Może mamy za mało spotkań właśnie, może to jest problem. A może jeszcze gdzie indziej jest jakiś problem. A może jest do cholery problem z naszą ofertą, po prostu z naszą ofertą. Nasza oferta jest do dupy, tak? I teraz odwracając. Chcesz mieć super sprzedawcę? To daj mu super towar, tak? Naucz go, tak? I zmotywuj. Ale dlaczego pieniędzmi? A ty się motywujesz tylko pieniędzmi do pracy? W ogóle cała ta firma się motywuje tylko po pieniądze? Tak, ja. I teraz zobaczcie, ludzie są takie istoty, które odbierają, które
klienci. Klienci to są takie istoty, które patrzą i łączą trzy fakty. Jak oni, co oni mówią, jak się zachowują, tak? Co, czyli co mówią, co robią i co myślą. I teraz oni to wykryją. Ci goście chcą nam po prostu opchnąć towar. Po prostu oni to wyczują, tak? Tak. Mhm. Znaczy tak, no jak najbardziej. Się nie chcę tutaj zajmować wam czasu, ale jakby chciałem powiedzieć totalnie, że jeżeli ilość spotkań koreluje ze sprzedażą, no to trzeba mieć więcej spotkań. To jest normalna rozmowa. Tak jak jeżeli chcemy, nie wiem, coś na produkcji zrobić i źle dokręcamy śrubę i nam się rozwala, to musimy samo jest z każdym inną rzeczą, tak? Jeśli ilość spotkań jest ważna, to zastanówmy się, co zrobić, żeby spotkań było więcej. Znaczy normalna, tak. Normalna rzecz, tak? Jak każda inna, jak każda inna praca. Ja osobiście wiem, że są ludzie, którzy się rodzą z pewnym talentem handlowym, tak jak rodzą się z talentem do programowania czy do czegoś innego, tak? Ale to nie jest inne niż wszystko inne. Naprawdę, to nie jest żadna nadzwyczajna magia. To się robi. Ludzi, którzy nigdy nie sprzedawali, można nauczyć. Tak? To są pewne umiejętności, pewna psychologia połączona z motywacją i z wszystkim. Więc jeśli tak podejdziemy, to przede wszystkim zaczniemy mieć ludzi w sprzedaży normalnie, jak każdą inną część firmy, jak każde inne stanowisko. I to jest chyba podstawa, bo jeśli tego nie przyjmiemy, to ten nurt prowizji gdzieś będzie zakorzeniony. Tak? Bo nie da się. To jest, a nie, sprzedaż to coś zupełnie innego. Nie. Sprzedaż to zupełnie coś. Ja się z tobą zgodzę. To było jeszcze pokłosie, to były początki, tak jak mówiłem. To było pokłosie tego jeszcze, żeby powiedzmy, że to był ten kij, tak? Żeby było to ciśnienie na zdobywanie nowych klientów. Natomiast to też trochę ewoluowało w tym kierunku, że na początku kwartału to Michał ustawia sobie cel. On mówi, że słuchajcie, w tym kwartale ja będę uderzał do dużych firm, gdzie się ciężko dostać, gdzie trzeba tych spotkań zrobić, kurczę, 3, bo jest konstruktorów 100. I ja w tym miesiącu na przykład zrobię 60 spotkań, bo ja wiem, że dłużej mi zajdzie na omawianie ich, dłużej mi zajdzie na spotkania, będą dłuższe i tak dalej, tak? Także to nie jest tak, że jeżeli zrobisz 100 spotkań, to dostaniesz, kurczę, 20% premii, a jak zrobisz 80, to ci obetniemy połowę pensji. Nie, nie jest tak. On sam sobie teraz wyznacza ten poziom i tą ilość spotkań. Z jednej strony on wie, co ma zrobić i ma w głowie to, że zrobi, że ma ten numer, natomiast nie rozstrzelamy go, jeżeli tego nie zrobi. Tak? To też nie jest tak, że jeżeli nie zrobi tych spotkań, zrobi zamiast 60, zrobi 58, to mu nie wskoczy podwyżka za kwartalną, tak? To jest też jeszcze kwestia inna, że generalnie teoria, praktyka, nie funkcjonujemy w próżni i tak naprawdę, tak jak powiedziałem, każdy gdzieś tam w życiu jakieś nawyki posiada, każdy jest też do czegoś przyzwyczajony. No, jeżeli ktoś przez lat kilka albo kilkanaście jest nauczony systemu prowizyjnego, tak, czyli to, że ma niską podstawę i ma wysoką premię, no to jakby na to nie patrzy, to czy ta prowizja jest przyznawana za, nie wiem, 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy sztuk sprzedanych elementów, no to człowiek tak czy inaczej do tego dąży i w pewnym sensie jest się zamkniętym, a tutaj nastąpiła zmiana, bo to też w pewnym sensie była rewolucja i ona nie przebiegła w ciągu jednego dnia. To nie jest tak, że my się możemy odciąć tutaj, postawić grubą kreskę, tak, za tym, co było kiedyś i teraz zaczynamy całkowicie zupełnie nowe życie od nowa, umawiamy się tutaj tak czy inaczej, ja przychodzę do pracy, oni wychodzą z założenia, że mi się chce i że robię wszystko możliwie najlepiej, jak tylko jestem w stanie, a ja z takim nastawieniem co rano do pracy przychodzę. To przychodzi z czasem. To też wymaga zbudowania pewnej atmosfery w firmie i wykształcenia takiego poczucia właśnie u osób, które są najbliżej tego frontu. No bo powiem tak szczerze, ja w pewnym sensie mogę powiedzieć, że przez jakiś czas stałem w rozkroku, tak? Bo z jednej strony miałem cały czas poczucie to, że ja chcę sprzedać jak najwięcej, tak? Że ja chcę tym ludziom możliwie jak najwięcej tego towaru sprzedać, ponieważ wiem, że to wpływa na rentowność firmy.
bo wiem, że my wszyscy gramy do jednej bramki i to też nie jest tak, że tylko ja się zajmuję działaniami handlowymi, bo tak, ja pozyskuję klientów, natomiast jakieś zapytania, które zostają wysłane na stronę internetową, one trafiają do chłopaków. No Bogumił też bardzo często wykonuje telefon do klienta, wprowadza fakturę do systemu, obsługuje to, co spłynęło do nich, tak? I tak jak mówię, to jest kwestia wykształcenia poczucia, że wszyscy gramy do jednej bramki, a cel w postaci jakiejś tam ilości spotkań, no powiem tak, to też wynikało na początku z tego, żeby mieć jakieś poczucie albo mieć jakiś punkt, jakiś wyznacznik, do którego chcę się dążyć, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem, ja byłem nauczony całe życie tego, że ktoś mi stawia jakiś cel i ja za osiągnięcie tego celu dostaję więcej kasy. Tutaj celem nie był aspekt finansowy, czyli nie było powiedziane, masz zrobić 50 tysięcy, bo jak nie zrobisz 50 tysięcy, to nie dostaniesz, tylko umawiamy się na to, że ja deklaruję, że w tym kwartale jestem w stanie wykonać taką, a nie inną ilość spotkań ze względu na czynniki, no tak naprawdę towarzyszące mi przez cały ten okres kwartalny, a oni mają poczucie, oni też widzą, mają jakiś wyznacznik tego, czy ja tak naprawdę pracuję systematycznie, bo ta systematyka w pracy, ona oczywiście musi być, najlepiej jak to jest inicjatywa własna, inicjatywa oddolna, tak? Czyli w tym momencie ja czuję, że robię coś, co ma sens i co się przekłada później na wymierne korzyści dla firmy. No bo też nie oszukujmy się, że no, każda firma jest organizmem, który działa po to, żeby również w jakiś sposób te środki pozyskiwać. I to są środki, które są przeznaczone na utrzymanie, na rozwój, ale ten pieniądz zawsze się gdzieś pojawia. Jest takim aspektem... No, że tak powiem, trochę brudnym, bo o pieniądzach się nie zawsze rozmawia otwarcie. Tak często pieniądze to jest taki temat tabu i taki nieprzyjemny do poruszenia, a jakby na to nie patrzy, na tej płaszczyźnie rozmów z klientami ten pieniądz też się gdzieś pojawia, tak? Tylko ja dzięki temu, że nie mam ustalonego planu, tylko mam ten cel spotkaniowy, tak? Ja w tym momencie jadę do klienta i ten klient nie czuje takiego chuchu prowizyjnego na karku, że ja do niego przyjeżdżam i tu powiem, kurczę, panie Mireczku, no tu bym potrzebował, żeby pan to wziął, pan tam to wziął, bo inaczej tutaj premii nie dostanę, tak? Jeżeli jest tak, że ja pojadę do klienta i spotkanie jest, załóżmy, nieudane, tak? Nie ma sprzedaży, no to w tym momencie ja nie zastanawiam się, co ja bym mógł mu wcisnąć i czemu tego nie zrobiłem, tylko na przykład wychodzę ze spotkania i myślę, czy ten klient był dobrze wysegmentowany? Czy ja na przykład pojechałem na spotkanie i czy pokazałem mu wszystko w taki sposób, jaki powinienem mu pokazać? Czy zadałem mu odpowiednie pytania? Czy tak naprawdę wysłuchałem uważnie tego, co on miał mi do powiedzenia i czy w odpowiedni sposób zareagowałem na to? Tutaj jest taka różnica i to jest też rzecz, którą mówią, wracają do nas tym klienci, bo zwracają uwagę na pewne aspekty, niezależnie od wielkości, niezależnie od formy tego zapytania, czy ktoś nam wyśle, nie wiem, czy ktoś pyta o pojedyncze ilości, czy o dziesiątki tysięcy, my mamy pewien standard obsługi, który występuje wobec każdego. Jak klient się do nas zgłasza, jest zawsze telefon do tego klienta, jest bardzo szybka reakcja, jest pełna obsługa. Każdy powie, że szybkość reakcji oraz sposób obsługi, który my wykonujemy, jest czymś, co nas wyróżnia spośród firm, gdzie, no załóżmy, nie wiem, do naszej dużej konkurencji, tak? Jeżeli ktoś wyśle zapytanie o jakieś pojedyncze ilości danego detalu, to bardzo często nawet nie uzyska odpowiedzi, bo im się to po prostu nie opłaca. Bo im się nie opłaca obsłużyć klienta, który im zamówi 100, 200 albo 300 sztuk jakiegoś elementu, dla nich to nie jest klient. A w naszym przypadku wielokrotnie było tak, że my obsłużyliśmy każdego na tyle dobrze, na ile byliśmy w stanie, tak? Na tyle dobrze, na ile mieliśmy narzędzia i możliwości do tego i bardzo często ci mali klienci później wracali do nas z dużo, dużo większymi zapytaniami, tak, z dużo większymi kontraktami, niż można byłoby się spodziewać i w ten sposób wiele takich trwałych, długotrwałych relacji powstało. Więc tak jak powiedziałem, my tutaj w pewnym sensie tym celem, tą ilością spotkań dolawirujemy na takiej granicy, ale to też wynika z tego, że tak jak powiedziałem, my nie przyjmujemy ludzi z próżni, tak, nie funkcjonujemy w hermetycznym środowisku, które zostało wykształcone tylko i wyłącznie w idei turkusu, tylko każdy ma jakieś swoje naleciałości i po prostu z biegiem czasu te naleciałości trzeba w jakiś sposób no, odstawić na bok i zbić, a nie da się tego zrobić inaczej niż poprzez wykształcenie atmosfery w firmie, która świadczy o tym, że ja mogę powiedzieć, że coś mi się nie podoba, ja mogę powiedzieć, że coś nie działa, nawet mogę powiedzieć, że coś jest głupie, tak. I dopóki ja jestem w stanie tą swoją tezę obronić i dopóki stwierdzamy, że tak jest, to okej, to idziemy w to. Ja się tutaj chcę zapytać was, czy można taki wniosek albo pierwszą jakąś taką tezę postawić, że w momencie, kiedy jesteśmy prowadzamy system prowizyjny, to uważność handlowca jest przesuwana z klienta
już może być, nie musi, tak? Bo są też tacy handlowcy w moim odczuciu, którzy w systemie prowizyjnym też bardzo dbają o klienta. Natomiast można zaryzykować stwierdzenie, że część handlowców przesunie uważność z tego, czy klient jest zadowolony, czy jest dobrze obsłużony, czy ta usługa jest właściwą dla niego i tak dalej, czy produkt, na to, czy ja mam, czy ja wyrabiam target, tak? Czy ja wyrabiam target, tym samym, czy zarabiam kasę. Mhm. Więc to jest takie pytanie, na ile i też tak sobie myślę, że na ile to, co odnosząc się do tego, co Tomek powiedział, na ile ten produkt czy ta usługa, którą sprzedajecie, ma wartość, bo jeżeli ona efektywnie jest tylko po to, żeby ściągnąć kasę z rynku, no to w tym momencie system prowizyjny jest idealny do tego, żeby ludziom zapłacić za to, żeby to wcisnęli, krótko mówiąc. Tak? To też jest. To jest narzędzie jak każde inne w moim odczuciu i ono służy do czegoś. Natomiast znowu, to z mojego doświadczenia, jak jest handlowiec taki z krwi i kości, po prostu sprzedaż jest pewnego rodzaju sportem, tak? I czymś, co jego lub ją kręci, to system prowizyjny też nie przeszkodzi w zadbaniu o klienta, tak bym powiedziała. Ale to znaczy, naszym szybko się zorientowaliśmy, że ze względu na to, że długo trwa wdrożenie tych produktów u naszych klientów, doszliśmy do wniosku, że musimy budować relacje i dawać coś więcej niż produkt. Pomimo tego, że mieliśmy dużo szczęścia, bo trafiliśmy na taką firmę, która ma fajne produkty, wysoko jakościowe i nie ma czegoś takiego, że sprzedajemy i zmieniamy numer telefonu. Dzięki temu, że mamy fajne produkty, jakościowe i są to produkty często, które pomagają bardzo klientom usprawnić procesy produkcyjne, nie wiem, obniżyć koszty, obniżyć czas wykonywania danego procesu, czy możliwość zastosowania cieńszych materiałów. Wiemy, że dajemy produkt, dajemy korzyść, a dzięki temu, że handlowiec może się skupić na jak najlepszej obsłudze tego klienta i nie musi właśnie mu wciskać do gardła tych produktów i zmieniać numeru telefonu, długoterminowo jesteśmy, mamy już nawet naprawdę po tych 4 latach będzie niedługo, możemy stwierdzić, że ta droga, którą obraliśmy, miała sens, tak? I od początku jakiś nacisk był właśnie na poszerzanie wiedzy, na rozwój kompetencji, bo długoterminowo to jest to, czym my będziemy w stanie wygrać, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał coś tańszego, tak? Zawsze, czy za rok, czy za miesiąc, czy ktoś coś innego wymyśli, w każdej branży, podejrzewam, znajdzie się ktoś, kto zrobi to odrobinę taniej. I są oczywiście tacy ludzie, którzy i takie firmy, dla których 3 grosze na jednym produkcie jest podstawą do zmiany dostawcy. Natomiast wierzymy, że budując właśnie takie relacje z klientem i skupiając się na tym długoterminowym efekcie, gdzie my mamy coraz większą wiedzę, cały czas ją przekazujemy klientom, my dzięki temu wygramy pod tym względem, że utrzymamy tych klientów, którzy mimo tego, że znajdą gdzieś troszeczkę taniej, to mimo wszystko wezmą od nas. To też jest jedna rzecz, którą dopowiem, to nie jest tak, że nasze rozwiązania są jedynymi rozwiązaniami, które funkcjonują na rynku w danej grupie, tak? To też nie jest tak, że my tutaj mamy monopol na przykład na pewne rzeczy. Zawsze jest jakaś alternatywa i bardzo często jest to alternatywa tańsza, jeżeli chodzi załóżmy o licząc cenę jednostkową produktu, tak? Więc generalnie, tak jak powiedziałem, my nie konkurujemy ceną, my konkurujemy innowacyjnością i tą wartością dodaną. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o klientów takich cyklicznych, tak, czyli firmy, które zamawiają regularnie jakiś towar, to powiedzmy sobie szczerze, w tej produkcji przemysłowej oprócz samej ceny jest tak naprawdę istotnych jeszcze wiele innych czynników, czyli jakość tego produktu, stabilność dostaw na przykład, tak? Kontakt z firmą, czyli to, że klient jest w stanie się z nami skontaktować. To, że klient jest w stanie się z nami skontaktować, to, że my szybko zareagujemy, to, że my go obsłużymy, to, że on nie ma przestoju na produkcji. I tak naprawdę bardzo często jest tak, że na przykład starając się wejść w miejsce jakiegoś dostawcy, nie jest to wcale łatwe, bo klienci mają wieloletnie
doświadczenie, wieloletnie kontakty z jakimś handlowcem i fakt jest taki, czy też z daną firmą, żeby te wieloletnie kontakty wykształcić u nas w branży, my musimy dawać coś więcej oprócz produktu. Trzeba jeszcze oprócz tego dawać wiedzę, takie poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli coś się wydarzy, to my jesteśmy w stanie zareagować i my jesteśmy w stanie po prostu pomóc i rozwiązać problem. Ja może tak przeszedłbym teraz do tego właśnie, co my robimy i w jaki sposób to się przekształca tutaj na kontakt z klientem. Pytanie, czy komuś jakieś pytania się może nasunęły do tego, co omówiliśmy. Łapki w górę. Łapki w górę. Ja jeszcze bym chciał wrócić do tych naszych założeń, bo... Poczekaj, a może jeszcze do tego pytania Rafała o jakby ekipę, tak? I te historie będzie się, że jeden tam człowiek był przez półtora miesiąca, ktoś był przez pół roku. Jakbyście trochę o tym mogli nawiązać w stosunku. No właśnie, tu właśnie chciałem trochę nawiązać do tego, bo... Wprowadzając ten system z planem podwyżek, ja generalnie opowiedziałem o takich rzeczach pozytywnych, które są zaletami w porównaniu do systemu prowizyjnego. Natomiast to też nie jest tak, że to jest system idealny, to raz, a dwa, że nie ma on wad. Bo jak każdy system ma swoje plusy i minusy. Po prostu uznaliśmy, że tu jest więcej plusów dla nas niż minusów. Ale na przykład taką wadą takiego systemu jest to, że tych właśnie te, powiedzmy, gwiazdy sprzedaży, które na prowizji się czują bardzo dobrze, potrafią sprzedać piasek na pustyni, to tutaj automatycznie eliminujemy się z możliwości ich zatrudniania tak naprawdę w większości przypadków, tak? Bo oni są przyzwyczajeni, że mają jakąś tam podstawę i tą prowizją sobie nabijają, bo są pewni, że wszystko sprzedadzą, tak? Także tu jest ten minus, że może się mylę oczywiście, ale wydaje nam się, że ciężko będzie nam pozyskać właśnie takie gwiazdy sprzedaży. Kolejną wadą jest to, że musimy mieć ludzi, którzy będą bardzo dobrze, którzy mają bardzo wysoki poziom samodyscypliny, bo nie mając tego przysłowiowego kija nad głową, taka osoba musi wewnętrznie chcieć robić to, co robi, musi znaleźć tę motywację, musi się kontrolować i tutaj jest proces rekrutacji bardzo ważny, żeby wyłapać taką osobę, która będzie miała ten drive wewnętrzny, której nie trzeba będzie mówić, co ma robić każdego dnia i nie będzie trzeba machać tym kijem, tak? Oczekujemy też od wszystkich w zasadzie, żeby wykazywali się taką inicjatywą, żeby rzucali pomysły, pokazywali, co nie działa, pokazywali, mówili o problemach, o błędach, zwracali uwagę na różne rzeczy, rzucali propozycje, słuchajcie, zróbmy to, zróbmy tamto, tak? Większość ludzi, jak zauważyliśmy, jest przyzwyczajona do działania, czegoś. Do działania po prostu w swoim tam świecie, klapki na oczy powiedzmy, tak, ja tu jestem sprzedawcą, ja tu jestem od sprzedaży, ja nie będę, kurczę, nie wiem, mówił wam, co wy macie robić ze swoją firmą, tak, i tu też jest kwestia też charakteru, mi się wydaje, i tej rekrutacji. Wracając do tej rekrutacji, to zatrudniliśmy osoby, które właśnie charakterologicznie nie były dobrane dobrze. I jedna z tych osób była taka, że nie chciało jej się pracować. Powiedzmy, że nasz system CRM pokazuje, kto, co, ile, gdzie i kiedy zrobił. Także bardzo szybko to wyłapaliśmy i generalnie no, szybko się pożegnaliśmy z tą pierwszą osobą właśnie ze względu na to, a druga osoba znowu
pracowała ciężko, że tak powiem, naprawdę nic do zarzucenia pod tym kątem, ale nie była otwarta na zmianę swoich przyzwyczajeń, na nabywanie nowej wiedzy, na próbowanie nowych sposobów, tak? Ona była nauczona przez 15 lat chyba, jako sprzedawca pracowała ta osoba w poprzednich firmach, powiedzmy w pokrewnej branży. Miała swój wyrobiony sposób sprzedaży, ale ten sposób sprzedaży u nas nie działa, bo jedna firma, w której ta osoba pracowała, to była powiedzmy taka znana marka, gdzie właśnie ta marka robiła mu robotę, bo często produkty tej firmy były wpisywane w projekty i jedynie co on musiał zrobić, to poinformować, że on jest przedstawicielem tej marki i że ma te produkty i jak będą potrzebować, to zaprasza. A kolejna firma, w której pracował, była firmą, która miała najtańsze produkty i była walka ceną przede wszystkim. Więc my nie mieliśmy ani jednego, ani drugiego, czyli byliśmy nieznani i drodzy. Więc tutaj była potrzebna kompletna zmiana, jeżeli chodzi o sposób sprzedaży, a ta osoba nie chciała tego robić, mimo że zmuszaliśmy tak naprawdę do słuchania jakichś tam sposobów książek, właśnie daliśmy do przeczytania Blicklego, Belforta ze sprzedaży, ale nie była otwarta, nie próbowała zmieniać swojego sposobu sprzedaży i to nie zadziałało, tak? Bo doszliśmy do wniosku, że to nie ma szans powodzenia długoterminowo ze względu na to, że jego sposób nie działał, ten, który go był nauczony, a z drugiej strony nie chciał spróbować czegoś nowego. I też niestety musieliśmy się pożegnać, więc wniosek taki wyciągnęliśmy, że musimy dużo bardziej przy kolejnej rekrutacji, która nas lada moment czeka, zwrócić uwagę na właśnie te cechy charakteru, nie na umiejętności sprzedażowe, nie na umiejętność, znajomość branży, znajomość produktów, ale właśnie na cechy charakteru, żeby ta osoba była właśnie chętna do zmian, chętna do próbowania czegoś nowego, otwarta na jakieś nowości. Tak? Ja tak może powiem właśnie a propos nowości, a propos tego, co jest rewolucją. A mogę jeszcze jedno pytanko wrzucić, takie kij w mrowisko troszkę wsadzić, bo mówicie o tych wartościach i tak dalej, podejściu i ja jak najbardziej popieram, tak? Inaczej by mnie tu nie było. Takie pytanie z tym kijem w mrowisko. Co by było, gdyby ta osoba, która tak ciężko pracowała, miała wyniki? Na zasadzie dalej mam taki twardy, że tak powiem, swój punkt widzenia, pchę do przodu, ale przynoszę zysk dla firmy. Jak wy do tego podchodzicie? Bardzo dobrze. Też się nad tym zastanawialiśmy, szczerze mówiąc, że może trzeba mu dać trochę więcej czasu. Ale to nie nastąpi. Niestety nie było tych wyników. Jeżeli byłyby wyniki, to z jednej strony na pewno byśmy go nie pożegnali się z nim tak szybko. Na pewno byśmy pokazali Michałowi drugi sposób sprzedaży, który też działa, tak? To nie jest tak, że myśmy wymyślili ten sposób sprzedaży i to jest jedyny. To była osoba z doświadczeniem w branży wieloletnim i liczyliśmy na to, że on nas czegoś nauczy. Więc jeżeli jego metody by działały, to myślę, że Michał by zaczął też część z nich stosować, bo skoro działają, no to... No dokładnie. Dlaczego nie użyć? Natomiast długoterminowo, tak patrząc już teraz z perspektywy, długoterminowo mimo wszystko nie wiem, czy byśmy zostali z tą osobą, bo pieniądze pieniędzmi, natomiast my też mamy jakąś wizję na tą firmę. Chcemy, żeby każdy każdego nakręcał na ten rozwój właśnie, żebyśmy się zmieniali na lepsze, byli coraz lepsi w tym, co robimy, więc wydaje mi się, że długoterminowo pożegnalibyśmy się również, pomimo tego, żeby miał wyniki. Super, dziękuję za odpowiedź. Bardzo szczera, podoba mi się i przemawia do mnie. Tak było, to nie mówimy też...
modyfikujemy pewne rzeczy, tak, ulepszamy cały czas. To też nie jest tak, że to co powstało wspólnymi siłami, to, co powstało wspólnymi siłami 3 lata temu, to wcale nie jest powiedziane, że w niezmienionej postaci przetrwa do dzisiaj, tak? Nawet ten proces sprzedaży, czy też pewne założenia, one ulegały modyfikacjom z jakimś czasem. To nie były rewolucje, to były takie drobne zmiany, drobne ewolucje, więc to jest to, co Bogumił powiedział, że zatrudniając kogoś z branży, kto miał wieloletnie doświadczenie, też w pewnym sensie liczyliśmy na to, że to on przyjdzie i będzie nas uczył i te dobre wzorce będziemy powielać, bo tak naprawdę funkcjonując w takim środowisku turkusowym, my tak naprawdę możemy pewne rzeczy przeanalizować, możemy je omówić, możemy je spróbować wdrożyć i po jakimś czasie zobaczyć, w jaki sposób to działa, tak? Czy to się sprawdza, czy to się nie sprawdza. Dlatego, tak jak było powiedziane, my nie jesteśmy zamknięci na to, co my wymyśliliśmy. To nie jest tak, że nasze jest najlepsze i tyle, ale staramy się chłonąć te bodźce z zewnątrz. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, taką metodą naukową, jeżeli coś próbujemy, tak, i to nie przynosi rezultatu, no to po prostu ten pomysł zarzucamy i idziemy dalej, tak? Więc tak to wyglądało. Ja może przejdę teraz do tych właśnie dziwadeł, że tak powiem, tak, czy do tych rzeczy, do których trzeba się samodzielnie przekonać i do tych barier, które trzeba sobie z głowy ściągnąć, jeżeli chodzi właśnie o te turkusowe aspekty sprzedaży albo w zasadzie o rzeczy inne niż gdzie indziej, tak? Jedną z idei, jednym z takich celów było też to, że codziennie od pół godziny do godziny, w zależności od harmonogramu dnia, poświęcamy na dokształcanie się i to dokształcanie się następuje w trakcie pracy. Czyli to jest wyjęty jakiś tam procent czasu, który poświęcamy na poszerzanie wiedzy. To mogą być audiobooki, to mogą być książki, to może być wykład z praktykiem. W pewnym sensie to nasze turkusowe śniadanie też jest taką formą dokształcania się, tak? Bo mamy tutaj otwartą dyskusję i my też chłoniemy z drugiej strony. Natomiast to był taki cel, tak? Że każdy ten rozwój musi prowadzić, że każdy jest w pewnym sensie zmuszony do tego, żeby wiedzę poszerzać i żeby dzielić się jeszcze tą wiedzą z innymi. I w momencie, w którym osoba, która przychodzi do naszej organizacji, też nie chce tej wiedzy czerpać, nie chce poświęcać na to czasu, no to jest to taki aspekt, który jest mocno kolizyjny, bo bez tego rozwoju i bez tego poszerzania wiedzy, my nie bylibyśmy teraz, gdzie jesteśmy w tej chwili, tak? Gdybyśmy się, tak jak mówię, utarli w jednym schemacie i go nie zmieniali, to najprawdopodobniej nas już by tutaj nie było. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o, powiedzmy, rozszerzenie tego aspektu dokształcania się, to są studia. To jest... Dziękujemy. To są studia. To jest taka rzecz, która akurat u mnie była bolączką, bo ja swoich studia wyższe, które zacząłem lat temu, kilkanaście, ja ich nie skończyłem z różnych powodów. I była to taka bolączka, że tak powiem. No i tutaj też Radek z Bogumiłem stwierdzili, że jeżeli chodzi o rozwój mój, że po prostu firma będzie finansowała moje studia, że mam wybrać taki kierunek studiów, w którym będę się rozwijał, który będzie mi sprawiał przyjemność i który będę tak naprawdę chciał zrobić od samego początku do samego końca. Firma te studia finansuje. I powiem tak, no jest to też rzecz typowa, nietypowa. Są różne programy, są różne akcesoria, że tak powiem, czy takie benefity, które można dostać, tak? Można dostać, nie wiem, owocowy piątek, tak? Karnet na siłownię, nie wiem, pakiet medyczny, czy tego typu rzeczy. U nas akurat jest możliwość sfinansowania studiów, tak? I które służą temu, żeby tą wiedzę poszerzać. I one też u mnie dużo zmieniły, bo akurat kierunkiem, który wybrałem, jest psychologia. I tak naprawdę jest to rzecz, która się później przekłada na kontakty z klientami, natomiast ktoś mógłby powiedzieć, kurczę, no pracujesz w firmie, która się zajmuje śrubkami, tak, czy wkładkami pintowanymi, to na polibudę powinieneś iść na tego typu rzeczy, tak, a tutaj aspekt zupełnie inny, który się właśnie odnosi tak naprawdę do kontaktu z klientem i to jest kolejne potwierdzenie tego, że ja tu nie jestem zmuszany do wielu rzeczy, tak, to nie jest tak, że ktoś stoi nade mną z batem i jak czegoś nie zrobię, to będzie kara, tylko faktycznie po jakimś czasie stopniowo, sukcesywnym wprowadzaniu tych zmian, ja sobie tak jakby wydeptywałem grunt, który mi się utrwalał po prostu pod nogami, tak, bo jeżeli zobaczyłem, że oni mi coś proponują, że to wprowadzamy, że to działa i to nie robi mi krzywdy, a jest mimo wszystko rzeczą totalnie odmienną od tego, co robiłem wcześniej, to ja gdzieś, tak jak mówię, tak symbolicznie sobie ten grunt udeptywałem i on mi się utrwalał. I w tej sytuacji na chwilę obecną wygląda to tak, że
ja przyjdę do pracy i ja nie mam takiego poczucia, że tracę pół godziny, bo czytam na przykład jakiś artykuł, tak? Czy to będzie artykuł z kategorii psychologia, czy to będzie artykuł o korozji powierzchniowej, nie robi to już dużej różnicy, tak? Ja mam poczucie, że ja się dokształcam i że ta wiedza, którą zdobędę, ona się później przełoży na pozytywne aspekty i dla klientów, i dla całej reszty zespołu naszego, bo pracujemy zespołowo. Mimo tego, że ja tu jestem na pierwszym froncie, to tak naprawdę ja mam kontakt z klientem, tak? Ale to, co się dzieje po tym kontakcie, to są zaangażowani już wszyscy, bo ja okej, ja jestem w stanie tego klienta pozyskać, ale później kwestia sprzedaży, kwestia wysyłki, kwestia magazynowania, to są wszystko takie aspekty, na które ja też mam wpływ, tak? Bo jeżeli ja powiem, że coś na tym aspekcie nie działa, klient mi zwraca uwagę, że coś nie działa, my zmiany wprowadzamy, my analizujemy wszystko, także my mamy tutaj otwartość, która też bazuje na tym, że mówimy sobie pewne rzeczy szczerze. Ja mam taki przykład, który kiedyś komuś opowiadałem i w zasadzie tutaj był śmiech na sali i takie zdziwienie, że jak do tego mogło dojść. Pojechaliśmy na spotkanie we trzech do dużego kontrahenta, do naprawdę międzynarodowej korporacji. Mieliśmy rozpisany harmonogram spotkania i teraz, no tak, ja miałem być prowadzącym to spotkanie, Bogumił z Radkiem mieli tutaj asystować w pewnym sensie, czy też się włączać w danych aspektach tego spotkania, ale było powiedziane w ten sposób, żeby człowieka nie zagadać, jak będziemy się tam za dużo odzywać, to masz nas kopać pod stołem po nogach, żebyśmy cicho siedzieli, żebyśmy gęby zamknęli, żebyśmy tego nie skrzanili, tak? I faktycznie było tak, że gdzieś na tym spotkaniu ja tak siedziałem i w momencie, w którym dyskusja zaczynała schodzić nie na te tory, na które być powinna, to ta noga pod stołem latała, tak? I właśnie jak komuś opowiadał tą historię, mówię, jak to jest możliwe, że ty tam komuś, szefowi w taki sposób uwagę zwracałeś, tak? Że żeby czegoś tam nie powiedzieli. Ja mówię, no, idea jest taka, wszyscy gramy do jednej bramki, wszystkim nam zależało na tym, żeby to spotkanie wyszło dobrze, a skoro ktoś w danej dziedzinie ma pewne kompetencje wyższe, no to w tym momencie ta osoba staje się pewnej formy, no, pewnym, w pewnym sensie liderem, mentorem, tak, w danej dziedzinie. Tak jak właśnie było powiedziane z osobami z zewnątrz. Założenie było takie, że pozyskując osobę z doświadczeniem w danej branży, że ona będzie naszym mentorem w tej dziedzinie, że my będziemy mogli wyciągnąć z niej wiedzę, którą ona się będzie z nami dzielić. I my na takich aspektach, czy też na takich, na takiej płaszczyźnie chcielibyśmy działać. Jeszcze w sprawie tego dokształcania w czasie pracy. Jako że zaczynaliśmy od zera i nie mieliśmy pojęcia w ogóle o branży, o sprzedaży i w którymś momencie się zawiesiliśmy, jakoś na początku, po 2-3 miesiącach się zawiesiliśmy w takiej próżni, można powiedzieć, bo szły spotkania, teoretycznie wysyłaliśmy katalogi, cenniki i teoretycznie wszystko szło w dobrą stronę, natomiast nie było sprzedaży i zaczęliśmy analizować ten proces sprzedaży. Analizując go, odkryliśmy, że zapętlamy się w jednym momencie właśnie po wysłaniu próbek, po wysłaniu katalogów i Michał wykonuje 300 tysięcy telefonów bezskutecznie. I w tym momencie no, musieliśmy wymyślić coś, co to zmieni, tak? I tutaj właśnie z pomocą przyszły te książki i to czytanie, na które Radek szczególnie od początku naciskał, żeby to był taki bardzo nie... Jak ja usłyszałem pierwszy raz, to mówię, kurczę, ale jak, w czasie pracy on ma czytać? No przecież kurczę, on ma sprzedawać, a nie czytać, tak? Natomiast no wprowadziliśmy to i my też zaczęliśmy dużo czytać na różne tematy i przeczytaliśmy jakieś tam książki na temat sprzedaży, chyba tam Tracy'ego czy Belforta, które tak naprawdę otworzyły nam oczy, te książki. Była rewizja. Tak, o 180 stopni zmieniliśmy proces sprzedaży, tak naprawdę, bo zrobiliśmy scenariusz. Michał był nieprzekonany na początku do tego. Bo byłem nauczony schematu, tak? Przez ileś tam lat. Zrobiliśmy scenariusz na obchodzenie bramkarzy i na początek na obchodzenie bramkarzy, tak? Czyli tam pani na recepcji, żeby połączyła z osobami decyzyjnymi. I mnie niestety nie było przy tym, ale tak jak mi Radek opowiadał, jak siedział z Michałem podczas wykonywania pierwszego telefonu, Michał użył skryptu, użył odpowiedniego tonu i z wielkim zdziwieniem patrzył na Radka, że pani go przełączyła, tak? I
I to był taki impuls do tego, żeby dalej ten proces sprzedaży zmieniać i impuls, żeby jeszcze więcej o tej sprzedaży czytać, żeby jeszcze więcej nabywać tej wiedzy. Także mamy dużo przykładów właśnie takich, gdzie przeczytanie jakiejś tam książki bardzo nam pomogło. I na początku te książki o sprzedaży, gdyby nie one, to myślę, że nie byłoby nas dzisiaj tutaj. Bo to czytanie i ta wiedza z tych książek pozwoliła nam przeskoczyć dużo przeszkód, dzięki którym no jesteśmy, gdzie jesteśmy. Tak. Tylko też trzeba powiedzieć od razu uczciwie, że było to na początku, jak przy każdej zmianie, niekomfortowo. To jest to, co Bogumił powiedział, że ja początkowo nie byłem przekonany. Byłem przekonany oczywiście do tego, że skoro coś tyle lat robi i się wcześniej sprawdzało, no to tutaj na zasadzie analogii też się będzie musiało sprawdzić, tak? I powiem tak, to wyprowadzanie się ze strefy komfortu i wprowadzanie takich zmian, to już się stało w pewnym sensie takim nawykiem, który już nie boli aż tak mocno. Bo tak jak powiedziałem, jeżeli mamy wszyscy poczucie, że to, co robimy, ta zmiana, którą wprowadzamy, jest sensowna, to okej, idziemy w to, sprawdzamy, weryfikujemy, jak to wygląda i to już tak bardzo nie boli. Co jeszcze tutaj? Czy pytania może jakieś się pojawiają w trakcie? Nie. Ja tak raz na jakiś czas będę tutaj wszystkich pobudzał i sprawdzał, czy śpimy. Daj wybrzmieć, Michał, żeby się ktoś tutaj obudził. No właśnie. Tak być kto czyta w pracy? O właśnie, kto czyta w pracy? Ja mam pytanko, jeśli można. Proszę. W ogóle dzień dobry, jestem pierwszy raz na takim spotkaniu. Bardzo interesujące. Chodzi mi o źródła tej wiedzy, czyli jakby co czytamy, kto dostarcza tej wiedzy, na jakie tematy, czy to jest zupełna dowolność. No, idea wydaje mi się słuszna, tylko jak ją zrealizować w praktyce, jeżeli handlowców jest 25, bo tyle jest u mnie. 25. Okej. Okay. Czytamy najróżniejsze rzeczy. To nie jest tak, że się zamykamy, czyli nie jest tak, że zarząd czy właściciele czytają książki o zarządzaniu, administracja czyta o procesach, a handlowiec o sprzedaży. Nie jest tak. Jest dowolność, oczywiście pod warunkiem, że nie jest to 50 twarzy Greya. Raczej to muszą być lektury, które mają w jakiś sposób nas rozwinąć, pomóc nam w codziennym życiu czy w codziennej pracy, tak? Znaczy inaczej, no jak taką bazą, biblioteką jest sporo audiobooków, także czytanie może niekoniecznie to było inaczej. Pozycje papierowe, tomy papierowe, no książka pana Blikleyego jest u nas na półeczce w biurze, tak, także to jest też jedna z takich punktów obowiązkowych. Natomiast to nie tylko takie wydawnictwa papierowe, sporo audiobooków, Cialdini, Belfort, Gitomer. To o sprzedaży mówisz, tak? Tak, to generalnie o sprzedaży. Dużo takich audiobooków z kategorii zarządzania, ale na przykład no ja ostatnio czytałem opracowanie z firmy, która się zajmuje produkcją, dystrybucją surowego materiału, czyli metali. Na przykład doktoryzowałem się w temacie korozji galwanicznej i to też jest taka rzecz, która w pewnym sensie jest powiązana z nami. To jest tak, jeżeli ja na przykład czuję albo widzę, że w jakimś aspekcie brakuje mi wiedzy merytorycznej czy technicznej, to odszukuję artykułów, tak, albo odszukuję, nie wiem, wystąpień, audiobooków, czegoś, co pomoże mi tą wiedzę podnieść. Połączenia śrubowe, połączenia gwintowe, czyli takie rzeczy, że tak powiem, typowo techniczne z jednej strony, ale z drugiej strony właśnie pozycje typu Blikle, pozycje typu Cialdini, pozycje związane, nawet te książki, które są moimi w pewnym sensie lekturami na studiach, tak, czyli książki związane z psychologią, z pomocą psychologiczną, z osobowością. To są też takie pozycje, które ja czasami czytam w pracy, bo one mi pomagają. To jest rzecz, która przełoży się później na sprzedaż. Jeżeli chodzi o wybór tych pozycji, no powiem tak. Mamy bazę danych. Mamy bazę danych, tak. Na Drive, do której każdy ma dostęp i może sobie wybierać książki, które tam są. Może każdy zgłaszać, że słuchajcie, słyszałem, że jest taka fajna książka, kupmy ją, tak? No to kupujemy tą książkę i każdy może ją przeczytać. Najśmieszniejsze chyba jest to, że teoretycznie wydaje się to super sprawa dla każdego pracownika, że kurde, no nie ma nic lepszego, kawa, książka, rano, jeszcze no papierosy, jak ktoś pali, to chyba już nie. Ale to jest super rzecz, tak? Co może być lepszego? Przychodzę do pracy, robię sobie kawę, siadam i sobie czytam. Jak się okazuje, nie jest to oczywiste,
I nie jest łatwo wprowadzić nawet coś takiego w firmie, bo zawsze jest milion innych rzeczy do zrobienia, zawsze jesteśmy w niedoczasie i zawsze są rzeczy ważniejsze niż to teoretycznie ważniejsze niż to przeczytanie właśnie przez pół godziny tej książki rano. I długo się zastanawialiśmy, jak zmusić się do regularnego stosowania się do tej zasady. Nie mieliśmy żadnego pomysłu na to, bo jakieś, nie wiem, sprawdzanie, monitoring odsłuchania audiobooków, no to nie tędy droga, tak? My chcemy, żeby ludzie to robili sami, a nie żebym ja, kurczę, siedział codziennie rano i sprawdzał, kto ile przesłuchał audiobooków, tak? No, inny target, trochę byłoby niespójne z waszym brakiem. No, tak. No właśnie, poza tym no to strata czasu, tak? Ważniejsze rzeczy i ciekawsze można robić niż, kurczę, kontrolować. Raczej idziemy w drugą stronę, żeby to się wszystko samo. Cała ta idea turkusu i samozarządzania była podyktowana tym, żebyśmy my jako właściciele poświęcali coraz mniej i mniej i mniej czasu na prowadzenie tej firmy, żeby dobrać tak ludzi i tak procesy wyrobić, żeby to się samo kręciło, że tak powiem. Tak? Jedna rzecz jeszcze odnośnie tego, jak zachęcić może, bo to też, to tak naprawdę ze wszystkim, no te początki są trudne, natomiast jak już się wejdzie w pewną rutynę, to gdzieś to człowiekowi zostaje w głowie. Dobrym początkiem jest wybranie takich pozycji, może nie tyle narzucenie, co zasugerowanie takich pozycji, które się przełożą w miarę możliwości szybko na te działania sprzedażowe, tak? Taki początek bym proponował, bo powiem tak, jeżeli ktoś przyjdzie do pracy rano, tak, powiemy mu, że pierwsze pół godziny pracy ma poświęcić właśnie na tą książkę i na kawę, jeżeli ktoś dostanie pozycję, w której załóżmy, nie wiem, będzie miał 20 albo 50 sposobów na obejście bramkarza, tak? Albo 30 albo 50 sposobów na lepsze prowadzenie rozmowy telefonicznej. Jeżeli jest tak, że ktoś sobie przeczyta rano te pół godziny, tak, poświęci na wyciągnięcie takiej wiedzy, później próbuje to w praktyce. Bo ja też robiłem w ten sposób, że jeżeli miałem z czymś problemy, tak, studiowałem wiedzę na ten temat i później na żywym organizmie, czyli na klientach potencjalnych czy własnych, sprawdzałem, jak to będzie działało. I w momencie, w którym pierwszy, drugi, trzeci raz okaże się, że to, co przeczytałem, przekładam na praktykę i to działa, no to w tym momencie ja mam bardzo prosty schemat myślowy, że no to ma sens, tak? Że to nie jest tak, że ja te pół godziny poświęcam, że ja tracę te pół godziny, tylko wręcz przeciwnie, ja w te pół godziny wyciągam coś, co jest przydatne dla mojej pracy, coś, co mi po prostu ułatwia życie. To jest taka rzecz, którą Radek zawsze powtarzał i która mi w głowie utkwiła, że można robić 8 godzin głupio i 2 godziny mądrze. I u nas się staramy się iść właśnie w tym drugim kierunku, natomiast czasami jest to droga nie tak oczywista może, jakby się mogło wydawać na początku, na pierwszy rzut oka. Czy jakieś inne pomysły na to, jak zachęcić do rozwoju w sumie, bo to nie tylko książki, to zachęta do rozwoju. Tak, tak. Jak patenty w waszych firmach innych. No my wymyśliliśmy coś takiego, że żeby pisać taki one pager A4 z najciekawszymi rzeczami, taki krótki artykulik po przeczytanym lekturze i część z nich umieszczamy na stronie na naszym blogu. I mówię, to mogą być najróżniejsze rzeczy, czy to techniczne właśnie jak korozja, czy o zarządzaniu, czy o sprzedaży, o czymkolwiek, o czymś, co ma nam pomóc, tak, w pracy i w życiu. Także w ten sposób staramy się to kontrolować. Dokładnie. Nakłonić tak naprawdę. Nakłonić, no. Przestrzeń, dostępność i dzielenie się, tak? Tak. Jak ja mówię, na początek no, fajnie by było, żeby to były właśnie pozycje, które są w jakiś sposób powiązane z tym, co się robi, bo łatwiej jest do tego sięgnąć, tak? Człowiek ma, no, powiedzmy, takie większe przekonanie, że może to mieć faktycznie sens, także odpowiadając tutaj właśnie, wracając do sedna pytania, przygotować biblioteczkę takich pozycji, które mogłyby tutaj wpłynąć pozytywnie na dany aspekt, czy też na daną część firmy, czy na, powiedzmy, daną grupę pracowników i po prostu powolutku im to wdrażać i może tak, utwierdzać ich w przekonaniu, że to, co robią, to jest słuszne, mimo tego, że nie widać efektu od razu. Bo my też jesteśmy nauczeni tego, że czekamy na szybkie rezultaty, tak? Że coś robimy i jeżeli mamy natychmiastową gratyfikację, no to w tym momencie utrwalamy sobie ten pozytywny schemat, a jak nam ta gratyfikacja nie przychodzi od razu, tylko jest gdzieś oddalona w czasie, no to jest tak,
trochę trudniej się przekonać do sensowności tego, co robimy. Także w miarę możliwości starać się skracać. Ja też tak myślę, że przy większej ilości osób w teamie na przykład dać wszystkim, powiedzmy, może rzucam taki pomysł po prostu, dać wszystkim tą samą pozycję i po miesiącu zrobić spotkanie, powiedzmy, teamu, żeby ją przedyskutować, co komu się podobało, jakie pomysły wyciągnął z danej pozycji i tak dalej, bo każdy z tej samej książki, jedna osoba wyciągnie to, druga tamto, tak? I jeżeli ludzie wiedzą, że będzie taka dyskusja, no to zmuszą się, żeby przeczytać taką lekturę, powiedzmy, bo będą chcieli się wykazać, kurczę, że no nie wiem, taki pomysł możemy wdrożyć, tak, u nas w firmie. Albo co więcej, po przeczytaniu takiej lektury właśnie takie pole do dyskusji, co z tego może się u nas sprawdzić, a co się na pewno nie sprawdzi. Przedyskutujmy ten temat, czyli taka otwarta burza mózgów. Ja myślę, że u mnie są bardzo mądrzy handlowcy, mimo jednak prowizyjnego systemu wynagradzania. No i ja zawsze z nimi, zresztą w sumie się nikt tak nie zajmuje też za bardzo. Dyskutujemy w ogóle to, co ma sens. I też trudno w większej grupie mimo wszystko narzucić jeden schemat. I również, znaczy jest narzucony oczywiście schemat ten prowizyjny, który sama wymyśliłam, ale zmiany, bo też proponowałam całej różnym osobom właśnie czytanie książek na temat turkusu. I nie tak nie do końca się to spotkało ze zrozumieniem, a i stwierdzili, że jednak wolą być tacy bardziej pomarańczowi. I nie wiem, co będzie dalej, no ja się ich jednak słucham, jak wolą i, że tak powiem, są samodzielni. Ja się rzeczywiście nie wtrącam za dużo do większości aspektów, no to działa, ale na pewno takie eksperymenty tego typu, no myślę, że będę chciała też przeprowadzać. Tak, no, małymi kroczkami to nie, generalnie nie zmienimy się z dnia na dzień, tak? To poza tym też nie wszyscy, tak jak u nas było, że tych dwóch handlowców, których mieliśmy, no nie wypaliło to, ale no nic na siłę, jeżeli oni się nie odnajdywali w takiej organizacji, no to no im szybciej się pożegnamy, tym lepiej tak naprawdę i szukamy po prostu dalej, tak? Poza tym też, no powiedzmy sobie tak, my jesteśmy małą organizacją, gdzie takie zmiany jest łatwiej wdrożyć. Wiadomo, że w organizacji, która jest bardziej złożona, tak, ma więcej szczebli, czy też właśnie ilościowo nawet mamy do czynienia z większą ilością, z większą grupą, to wiadomo, że w tej grupie pewne nawyki już się gdzieś tam utrwaliły, tak, bo to są też ludzie, którzy się zapewne znają od lat kilku, może kilkunastu, nie wiem, jak tutaj sytuacja wygląda. Ja wiem, że wbijanie właśnie takiej szpili, czy też kruszenie tego betonu, czy też burzenie tej strefy komfortu, w której się wszyscy znaleźli, no to nie jest fajne ani dla jednej, ani dla drugiej strony, ale no, fakt jest taki, że czasami, że tak no, powiem kolokwialnie, trzeba dostać po gębie, żeby zdać sobie sprawę z tego, że tu, gdzie jesteśmy, może nie jest tak cudownie, jakbyśmy myśleli, że może być coś innego, także warto się otworzyć chociaż na propozycję, ale też tak z doświadczenia własnego powiem, że łatwiej się otwierać na nowe w momencie, w którym ma się utrwaloną pozycję i wiemy, że próbowanie tej zmiany nie wpłynie negatywnie na to, co mamy w tej chwili, tak? Czyli małymi dawkami, no niestety małymi dawkami przekonać do tego, że to poszerzanie wiedzy wpłynie korzystnie na wszystkich, że to nie jest strata czasu, tylko to jest inwestycja, no tak naprawdę w siebie i w rozwój firmy, bo to się przełoży później dla wszystkich na wynik. No z Bogusiu, ciekawe jest to, że jeżeli twoi handlowcy wybrali, że wolą pomarańcz, to znaczy, że jednak czegoś o turkusie się dowiedzieli. Znaczy, no nie tylko handlowcy, bo to jest wydawnictwo, więc jakby redakcje też mają dużo do powiedzenia. I znaczy nie wiem, czy wybrali, po prostu tak stwierdzili, ale nie było jakiegoś wielkiego i chęci, że to jest super, że idźmy w to, ponieważ mają w sumie bardzo duży zakres samodzielności, wiele osób. Ja mogę iść na urlop, kiedy chcę. I no tak wielu osobom po prostu pasuje. Ja też nie, znaczy patrząc na ludzi i na ich różne charaktery, no są tacy, którzy chcą mieć nadzór, którzy chcą być jakby popychani. I no takich ludzi też jakby
no trudno znaleźć samych takich samosterujących się, systematycznych, z samodyscypliną, no ludzie są różni, więc jakby trzeba dopasowywać te metody do wszystkich po trochu. Oczywiście, że tak. To nie jest tak, że jest jedna droga, tak? To no, najlepszy przykład to my, gdzie nie mogliśmy, jak na razie nie udało nam się znaleźć drugiej takiej osoby. Michał też, jako że był pierwszy i jedyny, to też mu trochę uszło na sucho, tak powiem. Miał dużo wybaczane na początku, bo wszyscy jednak się uczyliśmy. Teraz jest nam trochę łatwiej się pożegnać z innymi osobami, jeżeli to nie działa, na pewno. Ale generalnie takie zasady turkusu, nie wiem, takie rzeczy jak ta oddolna inicjatywa, mówienie o problemach, kurczę, nie wiem, Michał przyjdzie i mówi, słuchajcie chłopaki, mam sygnał od klientów, że to i to i to nie działa, tak? Nie wiem, że paczki dochodzą na inny adres albo są uszkodzone, albo coś takiego. To też nie jest tak, że to pozostaje bez echa, tak? My wsiadamy po prostu i zastanawiamy się wszyscy wspólnie, jak ten problem rozwiązać, tak? I w momencie, kiedy ludzie przychodzą z takimi problemami i widzą to, że po przyjściu z takim problemem, zajmujemy się tym problemem i go rozwiązujemy, to z automatu zachęca ich do przychodzenia z kolejnymi, tak? W momencie, kiedy to by się odbiło od mur i mówię, niech sobie radzą sami, kij im w oko, tak? To z automatu wysyłamy sygnał, że w momencie, kiedy kolejny problem się pojawi, jeszcze na przykład poważniejszy, to ta osoba już dużo mniejsze prawdopodobieństwo jest, że przyjdzie z tym problemem do nas, skoro przyszła z jednym i on pozostał bez echa, tak? No to tak jest, że właśnie ludzie są nauczeni, znaczy, ja tak mówię ludzie, no osoby handlowcy, zdarza się też tak, że przyznanie się do błędu, czy też powiedzenie, że coś nie działa, no dla nikogo nie jest fajne, tak? Powiedzenie, że no nie wiem, robię coś, ale nie działa to w taki sposób, jak powinno, bo najczęściej jest poczucie, że jeżeli ja coś robię, jestem sprawcą tego całego zamieszania, to znaczy, że ja robię coś nie tak, tak? Jeżeli to nie działa, jeżeli mamy jakiś tam odgórnie, nie wiem, utarty schemat, wchodzimy do organizacji, w której załóżmy mamy konspekt sprzedaży ustalony gdzieś tam x lat temu, na którym bazują wszyscy handlowcy, tak? I w momencie, w którym przyjdzie osoba, albo inaczej, jeżeli jest osoba, która ma jakąś inicjatywę, która widzi, że coś można byłoby zrobić inaczej, ale jeżeli ten pomysł zostanie sprzedany na górę i zostanie skrytykowany, to ona z drugim i z trzecim nie wyjdzie. To też nie jest tak, że każdy pomysł absurdalny nawet powinien być wdrażany w życie, tak? Natomiast musi być taka atmosfera otwartości i takiego wysłuchania i faktycznie skupienia się na tym, co się zgłasza, żeby ta osoba, która przychodzi z problemem, ona była potraktowana, kurczę, jak zwycięzca, tak jak osoba, której się należy nagroda za to, że znalazła jakiś aspekt organizacji, który nie działa tak, jak powinien, a nie, że przyjdzie i zostanie jeszcze ktoś ochrzaniony za to, że tutaj, kurczę, zwraca uwagę, bo my tak robimy od 20 lat i tak jest najlepiej, tak? Także tego. Tak, znaczy to oczywiste, to jest tak oczywiste dla mnie. A proszę powiedzieć, a w takim razie kto ponosi odpowiedzialność jednak za sprzedaż? Odpowiedzialność za sprzedaż. No, jeżeli bierzemy pod uwagę aspekt odpowiedzialności, to tak, to spada to na mnie, ponieważ ja w pewnym sensie sobie tutaj ten cel kwartalny narzucam, oczywiście po uwzględnieniu wielu czynników. Ja się z klientami kontaktuję, ja tą sprzedaż inicjuję, później ją dopiero przekazuję do obsługi takiej powiedzmy typowo technicznej, typu faktury, wysyłki i tak dalej, ale to... Czyli jakby no to jest podstawowe, żeby wziąć tą odpowiedzialność na siebie w takim systemie, bo jeżeli tego nie ma, to... Tak, to jest bardzo ważne, bo z tego, tak jak zobaczyliśmy, ta idea, że każdy organizuje sobie sam pracę, że nie ma tej hierarchii, struktury ścisłej i tak dalej, to wszystkim, to się ludziom podoba, natomiast to wzięcie odpowiedzialności i uderzenie się w klatę, mówiąc kolokwialnie, jeżeli coś nie wychodzi i przyjście z problemami i przyznanie się do takich rzeczy, które nie działają, to jest trudne i to jest, do tego trzeba mieć odpowiednie nastawienie i charakter też, bo... I warunki.
Warunki, tak, okej, warunki też, masz rację. Nawet taki głupia rzecz, jak przygotowanie jakichś materiałów marketingowych, gdzie Michał rzucił pomysł, żeby przygotować takie one-pagery na temat każdego produktu. Ja zrobiłem, siedziałem tam z 2 czy 3 dni w programie graficznym, wymyślałem, korygowałem, tutaj wymyślałem, pokazałem Michałowi i Michał powiedział, wiesz co, ale to nie wygląda to za dobrze, tak? No i ja mówię, kurczę, tak sobie pomyślałem, 3 dni siedziałem nad tym, poświęciłem tym naprawdę, włożyłem dużo serca, dużo czasu poświęciłem, a on mi mówi, że to jest do kitu. Ale za chwilę sobie pomyślałem tak, mówię, Boże, chyba coś działa, bo jeżeli on by mi przytaknął, jak to się szefowi często przytakuje, że tak, szefie, super, zrobiłeś, to byśmy mieli do kitu projekt, który by odstraszał klientów, tak? Natomiast mając taką atmosferę, gdzie to mówienie sobie wprost takich niefajnych rzeczy, które często się odbiera jako atak personalny, jednak daje to możliwość usprawnień, tak? Gdyby Michał mi powiedział, że jest super, no to mielibyśmy do kitu produkt. Dzięki temu, że on nie boi się powiedzieć swojemu szefowi tak naprawdę, że coś zrobił źle i nie zrobił tego odpowiednio dobrze, dzięki temu no, my też wychodzimy z tej naszej strefy komfortu i widzimy pewne rzeczy, których normalnie każdy człowiek, to jest moja praca, moje dziecko, ja to fajnie zrobiłem, tak? Ktoś inny na to spojrzy i widzi, że to jest, nie jest zbyt fajna rzecz i raz Michał może to powiedzieć, wiedząc, że nie dostanie ochrzanu, czy że masz po premii w przyszłym miesiącu, a ja się cieszę, że on to robi i ja dzięki temu widzę, że kurczę, faktycznie może coś jest nie tak i udaje się do grafika profesjonalnego, który to zrobi tak, jak należy. Tak? Tu jest fajne pytanie, interesujące, jeśli mogę, pan Olek zapytał. Na czym polega odpowiedzialność handlowca za sprzedaż w takim modelu, za wynik sprzedaży? Ale się włączysz, coś odpowiesz jeszcze, chcesz dopełnić. Ja w zasadzie poza tym pytaniem nie mam, więc do zadania zainteresowało mnie, jak w takim modelu, gdzie ta odpowiedzialność jest rozproszona, też odpowiedzialność za wyniki jest zaadresowana, ponieważ w normalnym modelu no to wiadomo, że jakby tą odpowiedzialność ponoszą tam najwyższe czynniki decyzyjne przed udziałowcami, a w takim modelu rozproszonym jest to dla mnie ciekawostką, więc stąd pytanie. Znaczy powiem w ten sposób. Od w zasadzie dłuższego czasu, jeżeli chodzi o moją odpowiedzialność za sprzedaż, to powiem tak, czuję się odpowiedzialny za sprzedaż, tak? To może być takim poświadczeniem tego, że to, co robimy, zaczyna nam działać. Znaczy fakt jest taki, te ustalenia, które my sobie robimy raz na kwartał, czyli to, że ja w pewnym sensie informuję, co będę chciał zrobić, tak? Jaki ja widzę kierunek, w którym kierunku chcę w danym kwartale zmierzać i ustalamy sobie ten cel, tak, czyli tą ilość spotkań, tak naprawdę moim celem i tym, co mi przyświeca w głowie, jest to, żeby te spotkania, które tutaj sobie ustaliliśmy, wykonać w sposób możliwie jak najlepszy, żeby je wykonać według tego schematu, który zrobiliśmy i tego schematu, który się sprawdza. Natomiast co do przełożenia tego na wynik finansowy, powiem szczerze, ja bardzo często nie wiem nawet, że ktoś z moich klientów złożył zamówienie albo że coś nam tutaj wchodzi cyklicznie, bo tak naprawdę ja się o kwotach sprzedaży dowiaduję raz w miesiącu, jak jest takie spotkanie kwartalne, gdzie tak naprawdę podsumowujemy sobie wynik sprzedaży. Dla mnie takim jedynym czynnikiem, który powiedzmy pchał mnie do tego, żeby ta sprzedaż w pewnym sensie działała, tak? Czyli żeby klientom dostarczać produkty te, których w rzeczywistości potrzebują, te, które rozwiązują ich problemy. Gdzieś tam był taki czynnik rentowności, czyli powiedzmy tego, że no pewien ten poziom sprzedaży musi zostać wykonany po to, żeby tak naprawdę moje no utrzymanie mi w firmie miało sens, tak? Natomiast ten współczynnik rentowności gdzieś tam się tylko w pierwszym roku pojawiał jako taki wyznacznik, że jest albo już go nie, że jeszcze go nie ma albo już jest. Natomiast w momencie, w którym ta sprzedaż, czyli te moje systematyczne i cykliczne działania, bo to tak naprawdę o to chodzi, tak? Że ja tymi systematycznymi i cyklicznymi działaniami, które wykonuję wobec klientów,
ja tą sprzedaż buduję. Ona czasami jest szybsza, czasami jest późniejsza, czasami to jest jednorazowe zamówienie, czasami to jest jakieś zamówienie seryjne, ale to wszystko wynika z systematyki działania. I tak naprawdę ja czuję się odpowiedzialny za to, żeby to, co mam wprowadzone do CRM, czyli wszystkie te działania, które sam sobie zaplanowałem na tydzień, ja się czuję odpowiedzialny za to, żeby je wykonać i kolejny tydzień zacząć z czystym kontem. Po prostu, żeby dopełniać te drobne rzeczy, które no nie zawsze są typowo stricte sprzedażowe, ale czasami mają też, nie wiem, odezwać się do klienta, przypomnieć się po jakimś czasie, tak o czym rozmawialiśmy, tak wrócić do tematu, to też są takie rzeczy, które później przynoszą efekty, które później przynoszą rezultaty. Znaczy, założenie było takie, sprzedawca tak naprawdę ma wpływ na to, ile sprzedamy, ale też z drugiej strony nie ma tego wpływu, bo jeżeli klientowi wypadnie jakiś projekt, no to to nie jest wina sprzedawcy, tak? To też było założeniem, to braliśmy pod uwagę w kontekście, nie wiem, jakiejś recesji. Jak będzie recesja, tak jak w zeszłym roku było, tak? Zaatakowała nas pandemia, firmy stanęły na miesiąc, no i co? No kurczę, no nie można było sprzedawać. Gdzie tu jest wina sprzedawcy? Nie ma winy sprzedawcy, nie mógł sprzedawać, bo firmy się zamknęły, nie można było jeździć do tych sprzedawców, no to dlaczego sprzedawca ma cierpieć z takiego powodu, tak? To doprowadza do potrzeby przeformułowania tego pytania w takim razie, mianowicie gdzie jest odpowiedzialność za brak odpowiednich wyników sprzedaży, tak? Czy to w okresie miesięcznym, kwartalnym, półrocznym, rocznym, jakimkolwiek jest ona badana. Jeżeli w firmie firma nie wykaże w okresie sprawozdawczym, badanym okresie odpowiedniego wyniku swojej działalności. No jak wtedy ta odpowiedzialność jest rozłożona czy dochodzona? Nie mamy targetu. Nie zakładamy, że w tym miesiącu musimy sprzedać tyle i tyle. Ale bilansowo się to musi spinać. Oczywiście, że tak. I to monitorujemy. Oczywiście, że tak. Natomiast w momencie, kiedy nie mamy, mamy rentowność w firmie, tak, założyliśmy, że jeżeli sprzedawca będzie dobry w tym, co robi, to z czasem ta sprzedaż przyjdzie. I tutaj tak jakby na potwierdzenie i na monitorowanie tego mamy coś takiego jak, nie wiem, ilość pierwszych sprzedaży w stosunku do ilości spotkań zrobionych, tak? Czyli to nam pokazuje, czy jest prezentacja produktu, czy te rozmowy z klientami są dobrze prowadzone, czy są dobrze wytargetowani, wysegmentowani klienci i tak dalej, tak? To w jakiś sposób nam pokazuje. Natomiast wiadomo, że tak naprawdę odpowiedzialność zawsze spoczywa na właścicielach na końcu, bo to oni ryzykują swoimi pieniędzmi, tak? Jeżeli firma nie przynosi zysku, no to oni cierpią, a nie sprzedawca. Jednak założenie było takie, że jeżeli Michał i każdy inny będzie dobrze wykonywał swoją pracę, to z czasem będą tego efekty. I patrząc po Michale, te efekty są, bo ta sprzedaż mu cały czas rośnie. Mimo że robi, powiedzmy, cały czas to samo, tak? Mniej więcej w takiej samej ilości, mniej więcej tyle samo ma spotkań miesięcznie, mniej więcej trochę mniej telefonów wykonuje, bo jest skuteczniejszy już. Natomiast cały czas z małymi tam korektami robi to samo, a sprzedaż cały czas rośnie. I dla nas to jest znak, że dobrze wykonuje swoją pracę. A jeżeli to też może, bo ja wiem tutaj o co chodziło dokładnie, czyli w jaki sposób zweryfikować to, czy ta praca jest faktycznie dobrze wykonywana, skoro nie mamy tutaj co miesiąc jakiegoś punktu odniesienia. Przyjęliśmy taki okres kwartalny, także taki okres kwartalny tak naprawdę jest okresem może nie rozliczenia, co podsumowania tego, co było zrobione. I to też jest taki okres, w którym ta dynamika zmian jest widoczna, bo my też działamy w takim środowisku, ja to zawsze porównuję do dużego okrętu, tak? To, że ja skręcę sterem w prawo, to nie znaczy, że automatycznie cały okręt od razu nam w prawo zawraca, tak? Bo to jest z racji tego, że działamy w jakichś już napędzonych tematach, to wymaga zawsze czasu. To nie są takie działania, że tak powiem, następujące już w tej chwili. Natomiast taki okres kwartalny jest dobrym punktem odniesienia i sprawdzenia tak naprawdę, czy to, co w tym kwartale robimy,
czy to ma sens, czy to się przekłada właśnie na ten, czy to się przekłada na, w pewnym sensie no, na sprzedaż, tak? Natomiast na wynik. Założenie było takie, że jeżeli systematycznie wykonuje się te zadania, które zostały ustalone, to faktycznie ta sprzedaż po kwartale przychodzi. Jeżeli po jednym kwartale ta sprzedaż nie działa, tak? No nie wiem, robimy coś, jak to się mówi przysłowiowe, krew w piach, tak? Idzie tutaj w parach gwizdek, nie ma żadnego rezultatu, no to w tym momencie siadamy i tak naprawdę zastanawiamy się, czy to, co robimy, czy jest dobre, tak? Czy mamy właściwe narzędzia, czy w odpowiedni sposób są prowadzone rozmowy, weryfikujemy to. Ale to też nie jest tak, że jak było w przypadku tutaj poprzedniego handlowca, że po kwartale, jeżeli coś nie szło i nie działało, to było automatycznie, sorry, dziękuję bardzo, do widzenia, nie sprawdzasz się, tak? Przyjęliśmy taki okres dwóch kwartałów jako taki punkt wyznaczenia, że jeżeli po tym pierwszym i po drugim kwartale, pomimo ciągłych dyskusji, pomimo wprowadzania zmian, ta osoba tak nie wykonywałaby swojej pracy w sposób właściwy, to tak naprawdę na przestrzeni 6 miesięcy jesteśmy w stanie to wychwycić. No, nawet już na przestrzeni kwartału widać, bo to się przekłada, to są działania powiązane. Tak? Jeżeli ja w jednym tygodniu czegoś nie zrobię, powiem tak, jeżeli ja w jednym tygodniu nie zadzwonię, to w kolejnym tygodniu nie będę miał spotkań. Jeżeli nie będę miał spotkań, to w kolejnym tygodniu nie będę miał z tego sprzedaży. Tak? Więc stąd właśnie ta systematyka. Jeżeli ktoś tego nie robi systematycznie, to to się później przekłada. Widać to po ilości faktur, widać to po ilości spotkań umówionych, widać to też po jakości tych spotkań. Pytanie jest od Roberta, jak planujecie finanse, czy robicie budżety? Ja jeszcze chciałam się trochę odnieść do tego, co Olek wniósł, bo wydaje mi się, że też jak patrzycie na Turkus w ogóle, jak na podejście różnych firm turkusowych, to ta odpowiedzialność za to, że coś nie działa w firmie, to nie jest tylko problem właściciela, tak, w tym momencie, tylko to jest problem firmy. W związku z tym, ponieważ jest rozproszona decyzyjność, to jest rozproszona odpowiedzialność. Mam ochotę przywołać tutaj przykład z tego, który opisał Lalu, tak, czyli Fabi, które działało na zasadzie takich małych komórek odpowiedzialnych za obsługę poszczególnych klientów i tam handlowiec jak wracał, nie wiem czy mieli system prowizyjny czy nie, nie potrafię w tej chwili się do tego odnieść, natomiast jak wracał handlowiec z nowym zamówieniem od klienta, to wracał nie z X wartością sprzedaży, tylko z pracą dla X ludzi. W związku z tym to zupełnie inaczej zmieniało dynamikę w ogóle tego, po co ja tam jadę. Ja tam nie jadę po to, żeby dostać prowizję. Ja tam jadę, żeby zapewnić pracę moim kolegom. Tak, bo też Fabi funkcjonowało w takim momencie, kiedy musiało po prostu zapewnić pracę w mega konkurencyjnym środowisku, kiedy Chiny przejmowały cały biznes, tak, jeżeli chodzi o tą, o części do samochodowe mosiężne, te, których oni działają. I to jest taki kawałek, który może być. I puszczę pytanie, to pytanie Roberta, czyli jak planujecie finanse? Znaczy jeszcze wracając do pytania Olka. Jedyne, nad czym mi się na początku nas interesuje, czy handlowiec jest rentowny, czy nie, tak? Czyli czy zarabia na swoje koszty. W momencie, kiedy osiąga ten poziom w którymś momencie, że przez trzy miesiące z rzędu, czyli kolejne 3 miesiące jest rentowny, to liczba nas przestaje tak naprawdę interesować. Monitorujemy tylko, czy ona rośnie, powiedzmy długoterminowo, czy są jakieś duże wahania i tak dalej. Natomiast w momencie osiągnięcia rentowności przez handlowca, automatycznie nam się wyłącza stres, że dokładamy do niego, tak? I ta liczba pozwala nam na taki spokojniejszy sen już w momencie, kiedy on osiągnie tą rentowność. Natomiast później, jeżeli on dalej robi to, co robił, to tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli wykonuje dobrze swoją pracę, to te efekty przyjdą i przychodzą, tak? Widząc po naszych wynikach. No ja powiem w ten sposób. Ja bardzo często nie wiem nawet, jaka jest ta sprzedaż. Ja czasami zapytam, czy jest OK, a raz w miesiącu przy takim spotkaniu podsumowującym po prostu pada jakaś kwota, ale to też nie jest dla mnie tak, że siedzę na szpilkach. Pytanie. Okej. Okay. Tak. Jak planujecie finanse, czy robicie budżety? Nie planujemy. Nie robimy budżetów. Jeżeli są jakieś potrzeby,
inwestycyjne, to zgłaszamy. Na przykład, nie wiem, ostatnio stwierdziliśmy, że robimy informatyzację, automatyzację systemu, żeby się same faktury generowały, żeby się same wysyłały i tak dalej. Zastanawialiśmy się, ile to może kosztować, jak nam to usprawni pracę. Stwierdziliśmy, ok, idziemy, tak, idziemy w to i tyle. Jesteśmy na takim etapie, że jeszcze tego nie musimy robić. Mam nadzieję, że nie będziemy nigdy tego robić. Jeżeli są potrzeby wydatkowe, Michał przyjdzie, słuchajcie, chłopaki, potrzebuję, nie wiem, nowy telefon, lepsze krzesło, mam wyjazd do klienta, potrzebuję, nie wiem, dwa noclegi, ok. Także małe rzeczy typu uchwyt do telefonu, tak, do samochodu, to ja po prostu to mówię i przynoszę fakturę, tak, no to są kwoty tam powiedzmy rzędu kilkudziesięciu, kilkuset złotych, no to nie jest kwota, która zaważy na stabilności firmy. Zastanawialiśmy się na początku na przykład, jak zrobić, czy wprowadzić jakieś limity, nie wiem, na wysokość kosztu hotelu, tak, przy wyjazdach. No i tak się zastanawialiśmy, co z tym zrobić. I teraz tak, wprowadzilibyśmy 50 euro, no to jest taka automatyczna granica, gdzie każdy by szukał hotelu w okolicach 50 euro. Czasami jest drożej, czasami jest taniej. No i stwierdziliśmy, no okej, dobra, bukuj tak jak uważasz, tak, byle to było, tak jak zgodnie tam z Netflixem, zrób to tak, żebyś mógł się z tego dobrze wytłumaczyć. Jeżeli ktoś ci zada pytanie, dlaczego wybrałeś akurat to miejsce w tej cenie, patrz na to, tak? Pomyśl, co by było, gdyby cię ktoś o to zapytał. Druga sprawa jest taka, że zastanawialiśmy się, a co będzie, jak sobie, nie wiem, będą zamawiać homary na kolację, tak? Na tych wyjazdach i wino za 500 zł za kieliszek. No i ja mówię, kurczę, może jednak trzeba wprowadzić, a radny powiedział, słuchaj, jeżeli to się zdarzy raz, jeżeli to się zdarzy drugi raz, to ty się zastanów, co ty robisz nie tak, że on takie rzeczy robi, że on nie myśli o tej firmie. I takie podejście mamy do budżetu i finansów. Pani, jeszcze jest drugie pytanie od Roberta. Czy pracownicy uczestniczą w rozwoju zyskach firmy akcje opcje? Obecnie nie. Natomiast docelowo robiliśmy sobie taki plan 10-letni, naszą wizję i będzie to jednym z elementów, że pracownicy dostaną jakiś tam udział w firmie. To jest nasz pomysł. Odpowiadając na pytanie, mamy jeszcze jeden, ostatnio ja wymyśliłem takie coś. Zastanawiałem się, czego w życiu nie można kupić i jedyną rzeczą, której nie można kupić, to jest czas. I zaproponowaliśmy Michałowi wolne piątki. Oczywiście niestety to musi być stać firmę, że tak powiem, na to, więc w momencie, kiedy osiągniemy tam pewien poziom rentowności firmy i pewien poziom sprzedaży, powiedzmy, zaczynamy od jednego wolnego piątku. Docelowo ma być każdy piątek wolny. Także coś takiego z benefitów docelowych, długoterminowych. A czy jedną rzeczą jeszcze może odnośnie, znaczy uczestnictwa w rozwoju i zyskach firmy, no to tak naprawdę to moje działania codzienne sprzedażowe są inwestycją i uczestnictwem w rozwoju firmy, natomiast takim benefitem jeszcze jednym, który jest wprowadzony, to jest premia roczna. To jest rzecz, o której nie powiedzieliśmy na początku, czyli to, że faktycznie na koniec roku ten kapitał, czy też ten zysk, który został zgromadzony, jest w jakiś sposób, no tak naprawdę równomiernie dzielony, tak? Więc to też jest taka rzecz, jest to taki bonus dodatkowy, taki benefit za to, że praktycznie, że wszyscy graliśmy do jednej bramki i że wszyscy tutaj ten wynik osiągnęliśmy. Tak jak mówię, no, na razie wszyscy, co w pewnym sensie jestem ja, natomiast z drugiej strony, tak jak powiedziałem, no, Budunił też działania sprzedażowe prowadzi, bo ta obsługa klientów, czy te zapytania przychodzące przez internet, no, to nie zawsze trafia do mnie. Są takie rzeczy, którymi oni też się zajmują. I tak naprawdę my wszyscy działamy w celu takim, żeby możliwie jak najwięcej do tej skarbonki
wrzucić tak do tej świnki, żeby na koniec roku tą świnkę też można było w jakiś sposób rozbić. Ale to też nie jest tak, że mamy ustalony cel odgórny, tak, i robimy tyle i tyle, bo być tyle musi. Robercie, czy coś jeszcze ci się jako pytanie pojawia w tym obszarze? Okay. Słuchajcie, czy jeszcze jakieś pytania są, bo już nam czas się kończy gdzieś, ale... Ja bym z chęcią usłyszał jakieś pomysły, kij w mrowisko, tak jak tu kolega mówił, żeby jeszcze wsadził, żeby dał do myślenia ktoś, co możemy poprawić, usprawnić. Tak, żeby ktoś nam powiedział, co robimy źle. O. Żeby ktoś na swoim przykładzie może powiedział, jak tutaj, nie wiem, te nasze wzorce, może jakieś analogie, które się sprawdziły, nie sprawdziły. Bardzo chętnie usłyszymy, co moglibyśmy jeszcze zmienić, tak? W jakim kierunku moglibyśmy pójść. Innym niż to, co robimy w tej chwili. Może ktoś nas wybije tutaj ze strefy komfortu. Ktoś się trochę zagnieźli. Robert mówi, że podoba się, co mówicie, i trzyma kciuki, żeby było jak najwięcej takich firm. No właśnie. Jak tych handlowców, bo mówicie, że mieliście potknięcie z tymi dwoma handlowcami, tak? I że ludzie muszą się oduczać, nie? To teraz no, pytanie, tak? Jak firmy będą chciały przechodzić na to podejście, no to mają wyzwanie. Tak, my też planujemy rekrutację we wrześniu, październiku kolejną zrobić. I zastanawialiśmy się, jak ją przeprowadzić, i tutaj na pewno będzie duży nacisk z naszej strony na testy psychometryczne, jakieś tam psychologiczne, DISC, Hogana i inne takie właśnie oceny charakteru, bo tak jak już mówiłem, no ta osoba, żeby pasowała do naszej organizacji, żeby się czuła tu dobrze, musi mieć pewne cechy charakteru, musi mieć tą otwartość, musi mieć tą samodyscyplinę. Założenie jest takie, żebyśmy my jako właściciele poświęcali jak najmniej czasu na prowadzenie tej firmy. Żeby każdy wiedział, co ma robić i chciał to robić. My z Radkiem przede wszystkim zajmujemy się back office'em i usprawnianiem działania firmy, tak, tam z tyłu. Żeby to wszystko się działo szybciej, bardziej automatycznie, bardziej efektywnie, a żeby ludzie mogli się zająć tym, czym mają się zajmować, czyli Michał ma się zajmować sprzedażą, a nie przygotowaniem ofert, sprawdzaniem, czy doszła przesyłka i sprawdzaniem stanów magazynowych, tak? Także w tym kierunku dążymy i tutaj ludzie są kluczem i charakter tych ludzi i podejście, tak, wartości, podejście. Do pracy, do życia, jak się okazuje, jest, wydaje nam się, że jest dużo ważniejsze niż te umiejętności stricte techniczne, czy to jest sprzedaż, czy to jakakolwiek inna praca, tak? Ja mogę tylko dodać, przepraszam, Paulina, tak na sekundkę, bo tutaj wspomnieliście o tych dyskach i personality test i coś tam. Mieliśmy podobną zagłoskę i z tego, co się dowiedzieliśmy, to jest nie do końca legalne, w sensie, że w czasie rozmowy, nie wiem, jak to teraz wygląda, to było jakiś czas temu, że w czasie rozmowy, jeżeli coś podchodzi pod taką psychologię, to powinien być, znaczy ty, Michał, robisz teraz, że tak powiem, studiujesz psychologię, to może się jakoś zakwalifikuje, ale że podobno tam są jakieś limity rzeczy, o które możesz pytać, jeżeli nie masz wykształconego psychologa, że tak powiem, w czasie rozmowy, czy coś takiego. Ale mieliśmy o tym rozmowę ostatnio, nawet w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, bo pracuję w takiej firmie, która ma tutaj oddział we Wrocławiu i w Niemczech. I w Niemczech to robią tak, że jeżeli wam to jakoś pomoże może, że zadają pytania, które jakby nakierowują na to, gdzie ktoś się tam określa, nie? Czyli powiedzmy, jak mamy dysk, introwertyk, ekstrowertyk, no to na przykład jak byłeś w takiej sytuacji, to jak działałeś i jak to tam, coś tam, tak? I w takim wypadku można jakby obejść no, tą legalność, znaczy nie obejść, tylko po prostu znaczy, nie podpaść komuś. My się zastanawialiśmy, czy nie użyć firmy rekrutacyjnej, która nam tych kandydatów, powiedzmy, przeskrinuje w ten sposób, a spotykać się dopiero z tymi osobami, które, powiedzmy, tą wstępną weryfikację przejdą.
Tylko, że musielibyście znaleźć firmę rekrutacyjną, która jest turkusowa, która rozumie kulturę, do której rekrutują. Tak. Jeżeli są jakieś tutaj z HR-ów i rekrutacji, to zapraszam do kontaktu, bo na pewno tutaj powinna być i mamy tutaj dużo do zrobienia, powiem, i chęciom jakiekolwiek wskazówki, porady, szkolenie w tym kierunku z wielką ochotą. To ja wejdę w słowo może. To musicie sobie odpowiedzieć na pytanie. Myślę, że odpowiedzieliście sobie, jakie macie wartości, jak współpracujecie. Jeżeli współpracujecie w sposób partnerski i siłą jest zespół, to te dyski i tak dalej na sam początek też ze względu takiego nieformalnego, ale praktycznego, wartościowego, nie za bardzo w tym kroku mają sens. Mieliśmy turkusowe śniadanie w Łodzi w temacie też rekrutacji. Ja podeślę potem link film. Wypowiadała się właścicielka Ela, nie pamiętam nazwiska w tej chwili, w ramach rekrutacji. Ona bardzo fajnie podchodzi, ona nie rekrutuje. Ona zaprasza do współpracy. I to jest dość istotne w kontekście podejścia turkusowego partnerskiego. Ja ze swojej praktyki powiem, że ja akurat mam zespół tak 40 osób plus i rekrutacja polega na tym, że pierwsze spotkanie, które jest, to nie jest rekrutacja, to jest zaproszenie do rozmowy, gdzie to nie ja jako lider całości się spotykam. Ja jestem tam przy okazji, czasami, szczerze powiedziawszy, raczej przeszkadzam. To zespół. I z zespołu nie to, że wszyscy mają być, to jest informacja najpierw, jest kandydat, spójrzcie, czy chcecie się z nim spotkać. Tak, nie, może i tak dalej. Chcemy. Okej. Okay. I w tym momencie na tym spotkaniu jest zespół też w kontekście tego, kto chce. Zazwyczaj przynajmniej ze 3 osoby są, bo mam podział na zespoły takie około 10-osobowe i to oni prowadzą to. Plus jest taki, że osoba, która by miała wejść na pokład, też poznaje, z kim będzie współpracować, jak będzie współpracować, czy chce z nimi współpracować. I to spotkanie jest w dwie strony. To buduje bardzo dobrą bazę potem do onboardingu i do bycia razem. A nie firma rekrutacyjna i tak dalej, bo to może przeszkadzać, bo to może budować bariery. Ale to też jest pytanie do Was, jak chcecie to zrobić, bo każdy może iść w inny model. To taka uwaga tylko moja z boku. Dzięki. Ciekawa uwaga. My generalnie też rekrutując tych poprzednich ludzi, cała firma z nimi rozmawiała. To też nie było tak, że to byłem albo ja, albo Radek. Michał też z nimi rozmawiał, Aśka też z nimi rozmawiała. Generalnie no, włączamy wszystkich we wszystkie aspekty działania firmy i ta rekrutacja no też była w tym sensie robiona, pod tym kątem też włączaliśmy. Jak były rozmowy online, no to te pierwsze, no to też Michał był przy nich. Na żywo też się spotykaliśmy wszyscy razem, tak? Więc to teoretycznie mamy to wprowadzone, natomiast no w praktyce to wyszło tak, jak wyszło, że jednak nie dostrzegliśmy, nikt z nas nie dostrzegł pewnych rzeczy, które wyszły potem. Dlatego no, bazując na tym niefajnym doświadczeniu, szukamy kogoś, kto dostrzeże więcej niż my jesteśmy w stanie dostrzec. A to ja bym szedł w kierunku takim, że już macie doświadczenia, więc bazujcie na tych doświadczeniach i ten model akurat się sprawdza. Natomiast jeżeli w ramach tego, po tej rozmowie będziecie potrzebować jeszcze zweryfikowania i tak dalej i generalnie będziecie mieli kulturę w firmie taką, że wszyscy przejdą, czy dyski, czy frisa, czy galupa i tak dalej, to jak najbardziej tak. I wtedy na tym wstępie przy po pierwszej rozmowie, jeżeli wyjdzie z jednej strony i z drugiej strony tak chcemy, to może być taki warunek, z tym, że w ramach pierwszej rozmowy mówicie o tym i mówicie dlaczego. I mówicie to wy osobiście, znaczy wy jako zespół, a nie przez jakąś firmę rekrutacyjną i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. Okay. To ma zupełnie inną wartość. Faktycznie, no. To tak, ciekawa wskazówka. Ciężko mi wie, jak rekruterowi ocenić wartości. Tak, spojrzy raczej na to, co jest powszechnie widoczne i dostępne. Tak. Na to liczyliśmy.
Dobrze, słuchajcie, czy coś jeszcze, bo mamy już 10, już jesteśmy po, także widać, że temat jest nośny i łamiecie jakieś standardowe podejście i to jest super i pokazujecie, że można właśnie inaczej, zgodnie z tytułem strony profesora Biple, który był waszą inspiracją. Mhm. Jeszcze jakieś pytanie się pojawia, to szybciutko. A jeżeli nie, to nagranie będzie na YouTube. Bardzo dziękujemy wszystkim za to, że byliście, że posłuchaliście, zadaliście pytania albo się w jakikolwiek sposób odnieśliście do tego. Trzymamy kciuki za panów i za rozwój i za rekrutację. Dajcie nam znać, czy się udało. Wydawać, znać. Myślę, że... Może jeszcze takie małe uzupełnienie, bo dzisiaj to w Warszawie, 5 maja w Łodzi, drukusowe śniadanie. Zaproszenia jeszcze nie ma. Będziemy mówić o Turkus a COVID, COVID a Turkus i wspólnie się powarsztatujemy, czy Turkus dał egzamin, czy my zdaliśmy egzamin w kontekście Turkusu, czy nie, co byśmy chcieli zmienić. Zapraszam. Potem jest Wrocław, bodajże drugi piątek. A nie wiem, Warszawa jak jest Warszawa w maju. W maju będzie ten 20 któryś maj, to jest piątek o 8 rano. Najprawdopodobniej będziemy mówić o agile'u, ale pod kątem nie praktyk agile'owych, tylko postawy agile'owej i jakby cech agile'owych zespołu, zwinności zespołu i osobistych. Czyli czy jesteśmy agile'owi, w którym momencie, jak się możemy rozwijać. A kolejne spotkanie warszawskie, czerwcowe, z kolei będzie o transparentności. Tak, a czerwcowe łódzkie, bardzo zapraszam, będziemy mieli gościa Andrzeja Jeznacha. Teraz 4 maja wychodzi jego nowa książka, trzecia, jeżeli chodzi o tematy turbusowe, Szef, którego szukam. Moje doświadczenie z jego poprzednimi dwoma książkami jest takie, że warto. Więc 2 czerwca Łódź, a w lipcu to w Łodzi prawdopodobnie będziemy gościli Paulinę z Ireną. To jeszcze Paulina będzie potwierdzać i będziemy rozmawiać o różnych schematach, ramach, które wspierają podejście turkusowe. Tutaj będziemy mówić o socjokracji, holakracji, takie ABC plus jakaś konkretna praktyka. Okay. Ale to ja jeszcze się uśmiecham czy teraz się nie uśmiecham, bo nie widać mnie, ale się uśmiecham, Paulino, do ciebie, bo tutaj bardzo mi zależy na tym. Także był też problem. Miejmy nadzieję, że w czerwcu już będzie hybrydowe albo w lipcu i będziemy mogli się trochę spotkać na żywo, bo to też jest całkiem inaczej jednak. My jesteśmy, nam się podoba ten kierunek, także jeżeli do nas jakieś pytania, ktokolwiek ma, jakieś porady chce, czy rozwinąć któryś temat, który przegadaliśmy dzisiaj, zapraszamy do kontaktu. Telefony są na naszej stronie, można napisać bez problemu i postaramy się, to co możemy pomóc, to pomożemy. Super, albo polecić handlowca. Też. Możemy też nie polecić, nie polecić, tak? Których nie polecam. Ale może ktoś wam poleci. Tak, właśnie w tą stronę, tak. To raczej, bardzo chętnie. Słuchajcie, powodzenia wszystkim, dobrego dnia i dobrego weekendu. Dzięki serdeczne. Dziękujemy bardzo. Cześć. Dzięki za możliwość wypowiedzenia. Trzymajcie się.